Oficjalnie jesteśmy partnerem reprezentacji Polski. Nieoficjalnie jesteśmy na ty. Tyskie. Dobry wieczór Państwu. Jest dokładnie 14 dzień marca 2024 roku. Jest godzina 22.34. Wierzę, że za 12 dni będziemy wszyscy razem kąpać się w szampanie i że to będzie naprawdę noc, której Polska nie zapomni po awansie reprezentacji Polski. Za 7 dni konfrontacja z reprezentacją Estonii. I dzisiaj w zasadzie takie studio nocne kanału sportowego. Można powiedzieć, że normalnie, gdybyśmy więcej zajmowali się filmem, a nie tylko przy okazji tego, że leżymy wieczorem i oglądamy platformy streamingowe i śledzimy seriale i filmy, to prawdopodobnie zaczynalibyśmy w tej chwili transmisję do Oscarów. Bylibyśmy tutaj przejęci, mielibyśmy gęsią skórkę. Kto tam będzie nominowany, kto wygra. Natomiast, proszę Państwa, w nietypowej dosyć scenerii, o nietypowej godzinie spotykamy się po to, żeby poznać powołania selekcjonera Michała Probierza na, mam nadzieję, najbliższe dwa mecze barażowe. Redaktor Wojciech Kowalczyk, dobry wieczór. Dobry wieczór. Wieczorową porą, uśmiechnięty, już tutaj naładowane są te karabiny z brudna. Redaktor Marcin Żewłako, witam serdecznie. Dobry wieczór. I człowiek, który ubiera się w tym samym sklepie co Wojciech Kowalczyk, Robert Podoliński. Dobry wieczór. Dzisiaj kraciaste myśli ma były trener m.in. Krakowi i Podbeskidzie. Słuchajcie, no Michał Probierz, jeśli mu zależało na tym, żeby zbudować dzisiaj dramaturgię, to już wygrał. To już wygrał, bo w zasadzie wszyscy dziennikarze w tej chwili zamiast oglądać w skupieniu Ligę Europy, Ligę Konferencji Europy, to rzucają jednym okiem, a tak naprawdę to są skoncentrowani, czy pojawi się komunikat na Łączy Nas Piłka Polskiego Związku Piłki Nożnej, jakby anonsujący tę już 26-osobową kadrę na najbliższe mecze. Ja to ogólnie chciałem podziękować Michałowi za to, że nie zrobił tej konferencji, znaczy nie wysłał powołania o 3 nad ranem, tylko o 11, bo to jest akurat taka odpowiednia pora do tego, żeby ewentualnie się tym zająć, ale nie bardzo rozumiem oczywiście tok postępowania Michała Probierza, chociaż zdaję sobie sprawę, to jest taka wrzutka, mówi, nie macie co robić, lubicie być upierdliwi, ja to mówię tutaj w kierunku do dziennikarzy, to ja wam zrobię coś takiego, macie 23, zajmujcie się powołaniem. Taka Wojtuś hiszpańska godzina dzisiaj, żeby powoływać. Bo tak, ale powołują wcześniej. Ale wiesz, selekcjoner reprezentacji Hiszpanii, sprawdzimy oczywiście o 23, czy postanowi zrobić to samo, co na przykład Michał Probierz, ale coś mi się wydaje, że De La Fuente powoła piłkarzy dopiero jutro i to o właściwej godzinie. Z tego, co wiemy, to różni ludzie ze sztabu Michała Probierza są w różnych miejscach, są niezidentyfikowani, żeby nikt do nich nie dotarł. Natomiast no, prawdopodobnie są na jakichś łączach nowoczesnych, współczesnych, na komunikatorach, być może na Skype'ie. I trwają, Marcin, w tej chwili jakby ostatnie tutaj dywagacje dotyczące, kto na to 24, kto 25, kto 26 miejsce, bo rozumiem, że ten trzon to dawno już jest napisany, przygotowany do publikacji. Natomiast no, trwają mecze europejskich pucharów, też trenerzy czekają, czy ktoś złapie uraz, czy ktoś się pojawi na boisku, może ktoś błyśnie, żeby zasłużyć w ostatniej chwili. Pewnie jak chcielibyśmy to na siłę wytłumaczyć, to wytłumaczymy to. Natomiast ja tu zgadzam się z Wojtkiem. Taka godzina trochę nietypowa. No, ja patrzę na reprezentację Belgii chociażby. Tam czy U21, czy ta pierwsza reprezentacja. Wszystko podane i o tych takich godzinach, które bardziej kojarzą się z tym normalnym trybem pracy. Ale myślę, że Michał to na przykład lubi tak wieczorem usiąść, obejrzeć, może coś jeszcze tam po prostu. No tak, no ale mamy chyba kolejkę ligową, jeśli tam trafi się ktoś. No ale pamiętasz, przed Czechami też skoczyły chyba 23.11 przy okazji meczów czwartkowych Ligi Europy i Ligi Konferencji. Każdy trener, panowie. Mateusz, ja się tam nie będę czepiał. Niech to będą trafione nazwiska i zawodnicy, którzy słuchajcie, dźwigną ciężar. Robert, załatwił wam trener Probierz, że na legalu mogliście wyjść z domu po 22. Bez kary. Wiesz co, ja mam lokalizację, mi jest ciężko się teraz wykręcić. A tak na poważnie, mam nadzieję, że jednak te powołania ustalone zostały wcześniej, nie na podstawie jednego błysku w ciągu kilkunastu minut, tylko jest plan na to dość poważny. Ja mam nadzieję, że to według biblijnej maksymy ostatni będą pierwszymi. Jeżeli tak ma się skończyć euro, to ja mogę siedzieć jak Kopciuszek do północy, uciec o północy. Słuchajcie, chciałbyś o północy. Nie, no z tego co wiemy, to koło godziny 23, może nawet troszeczkę wcześniej, gdzieś pojawią się te powołania. Natomiast też 14 marca 2024 to myślę, że jest bardzo ważna data w historii
kanału sportowego. Dzisiaj wystartowała nasza strona internetowa. Redaktorem naczelnym portalu kanałsportowy.pl został człowiek z wielkim doświadczeniem. On jest Agancelotti, jeśli chodzi o media pisane. Michał Pol, który przecież był między innymi naczelnym przeglądu sportowego, prekursor social mediów sportowych w Polsce. Także już teraz Michał Pol, Tomasz Smokowski. Myślę, że zanim my o reprezentacji, to więcej panowie o naszym nowym projekcie. Drugie studio zaświecone, wojsko gotowe. Dobry wieczór. Kilka lat marudził nam o tym portalu, że ma to być prawda. Portal. No właśnie, właśnie, właśnie. Ma bardzo skomplikowany, Misza, adres, prawda? Żeby kanał sportowy.pl, tak. Łatwo zapamiętać. Tak. Łatwo tak, zapamiętać. Tak. Słuchaj, mamy kilkanaście minut do tego, aż prawdopodobnie zostaną podane nazwiska piłkarzy powołanych. Wreszcie go przerwiemy i od razu oddamy głos do studia. To są rzeczy ważne i ważniejsze, prawda? Wtedy oddamy głos ze studia w Warszawie do studia w Warszawie. Natomiast rzeczywiście, tak jak mówicie, chłopaki, mamy kilkanaście minut, by opowiedzieć o starcie portalu. Dlaczego startujemy w czwartek? Dowiedziałem się, że z portale nie mogą startować w piątek. Tak. Wiesz czemu? Dlaczego? Żeby jak się okaże, że jest jakiś tam mały fuck up, to informatycy mają czas, żeby się okazało, weekendy. Że wiesz, sobota, niedziela, prawda? Więc startuje on dzisiaj. No i ja jestem tutaj trochę, robię teraz za gospodarza studia, żeby cię przepytać, tak, co na tym portalu, poza twoim eleganckim fizis, możemy znaleźć. To wstępniaczek, tak tylko powitanie. Chciałem serdecznie powitać. Kochani, waszym, witajcie. Tak, waszym. A pozdrowiłeś tam we wstępniaku jakieś grupy zawodowe? Nie, to ani na przykład jesteś. Janusza z Sydney mogłem, tych, którzy z nami są od początku. Słuchaj, idea taka była, bo was namawiałem już. Ty sobie lekko przewijaj, bo my to będziemy wszystko sobie oglądali. Ja chcę przewinąć, jak najszybciej pokazać pierwszego newsa naszego portalu. No, słuchaj, w ogóle chcę powiedzieć naszym widzom, że to nie jest też tak, że to już jest gotowa forma tego portalu. My zaczynamy od zera, prawda? Od pustego komputera, bieli i dopiero zaczynamy tutaj coś dokładać. No nie taki pusty, bo tu już jest dużo newsów włożonych. Newsy są, powolutku wpadają. Na razie głównie piłkarskie, ale mamy też newsy. Na razie stworzyliśmy takie zakładki. No właśnie, tenis. Pokaż, czy mógłbyś nas przeprowadzić troszeczkę przez stronę? Tak, no zobaczcie, to jest strona główna. Tutaj są ostatnie newsy, które wpadły. Piłka nożna, tenis, no bo powiedz, właśnie możemy powiedzieć, że Iga właśnie Iga gra. Awansowała, Iga ona już awansowała. Skreczowała Woźniacka? Woźniacki skreczowała w drugim secie przy stanie 0-1, także mamy Polkę w półfinale, a zagra, to też ciekawe, z Martą Kostiuk, Ukrainkę, prowadzoną przez Polkę, Sandrę Zaniewską, także tak. Proszę bardzo. I na ten temat Mateusz Topolski napisał tekst, więc mamy tenis. Mamy siatkówkę, dlatego że w ogóle wkrótce odpalamy nowy projekt taki siatkarski. No i żyjemy siatkówką, odliczamy czas do igrzysk. Chcemy tam medalu wreszcie. Mamy sporty walki, wśród których znajdą się newsy i bokserskie. Tu chcemy być mocni w sportach walki, tak, prawda? Tak, i bokserskie, i MMA, i friki też bardzo chcemy na nie postawić, bo też te tematy są obecne przecież cały czas na antenie kanału sportowego. No i tutaj sportowego. Na widzę tekst Maćka Turskiego, skądinąd znanego z tu i ówdzie. Tak, prawda? Z Oktagonu, dlatego że też... A, to jest w ogóle fragment Oktagonu, bo tu się będą też znajdowały. Słuchaj, musimy powiedzieć, że jest to bardzo mocno zintegrowana będzie nasza strona, nasz portal z tym, co się dzieje na antenie kanału sportowego też. Tak, bo idea była taka, że tworzymy bardzo dużo, uważam, że różnych, ale też wartościowych treści na antenie kanału sportowego. I wiesz, one zostają na YouTubie w półtora godzinnym programie. Coś super, bardzo fajnie, ciekawego powiedział Wojtek Kowalczyk na przykład, życząc Barcelonie silnego rywala, żeby trafiła na City w jutrzejszym losowaniu. Kowal to tak które powiedział Kowal, tak? Tak powiedział Kowal, bo wiesz co... Prawdopodobnie się z tego wycofa. Nie, bo on ma taką koncepcję, że Pep Guardiola nie będzie chciał pokazać Barcelony, że już nie ma łatwego rywala. Okay. Nawet Borussia Dortmund nie jest łatwym rywalem dla Barcelony, więc lepiej, wiesz, już odpaść. City to żaden wstyd odpaść dzisiaj, a Pep Guardiola, wiesz, Haalandowi nie pozwoliłby pobić rekordu Messiego, nie pozwoli Barcelonie, zresztą zaraz do Kowala. Czyli zmierzam do tego, chodzi że o to, ta wypowiedź że... Kowala mogła gdzieś by zaginąć. Tak, a my chcemy, zresztą bardzo dużo, czy newsów, czy jakichś ważnych opinii takich kontrowersyjnych, Artura Wichniarka, Mateusza Borka, kończył się nasz program i ja patrzę, to jest na takim serwisie, na takim, na takim, na takim. A u nas tego my
własnym kontentem nie umieliśmy zarządzić, puścić go dalej, więc żeby dla naszej społeczności, która nas może oglądać, słuchać, teraz też będzie mogła nas czytać. Okay. Treści najfajniejsze, takie z kanału sportowego, będziemy przenosić z YouTube'a na do serwisu, mm-hmm. ale też pogłębiać się, dopowiadać, robić follow-upy, robić wywiady itd., itd. Tylko pokazać, że mamy też inne sporty. Dobra. I tu na przykład chcę się pochwalić, że na pierwszy tekst o amfutbolu, bo okay. oczywiście, że amfutbol tutaj o naszych dziewczynach, reprezentacja Polski w amfutbolu, które, przypomnę, rozegrały pierwszy historyczny mecz kobiecego amfutbolu, pokonały USA, szykują się do Mistrzostw Świata pierwszych i chcą wygrać ten turniej. Więc jeszcze popowiadam oczywiście o portalu, o tym, co nam przyświeca, bo treści z kanału, ale oczywiście nie tylko. Chcemy, żeby to był newsowy portal. Więc wspólnie z naszym partnerem, bo nie robimy tego sami. Ja może i byłem dawno temu redaktorem naczelnym Przeglądu Sportowego. Akurat tu bardziej się przyda doświadczenie z przeglądsportowy.pl. No ale sam przecież nie pozjadałem wszystkich rozumów. Wspiera nas tutaj partner Better Collective, właściciel w Polsce Gol.pl czy Siatka.org. To jest bardzo wielki duńska firma, która na świecie... Koncern medialny właściwie bym powiedział. Koncern medialny, która i w Stanach Zjednoczonych, w Wielkiej Brytanii, w Niemczech, oczywiście w Skandynawii całej, bo to są Duńczycy, już w tego typu portale wchodzą, prawda? Także tak. Albo sami organizują, albo tak. wchodzą w takie kooperacje, kolabo jak nasza. I wspólnie tutaj z zespołem Gol.pl dokonaliśmy rekrutacji. Zresztą ona się dopiero zaczęła, moi drodzy. Tak naprawdę będzie jeszcze trwała długo, długo. Będą kolejne osoby do nas dołączać, no bo chcemy się rozwijać. Idea była, żeby ruszyć na euro. Ale jak się okazało, że gramy baraże, to tak pomyśleliśmy sobie, chcemy te emocje tych baraży przeżyć także portalowo razem z naszymi widzami i ruszamy już. Chociaż oczywiście nie ze wszystkim jesteśmy przygotowani. Różne funkcje będą dochodzić. To nie jest wersja beta, ale to jest rozwijający się portal. Tak to nazwijmy. To jest początek, mam nadzieję, że bardzo długiej, owszem, wyboistej, ale to jest dopiero początek drogi. Też otwarcie jesteśmy na wasze sugestie, na wasze pomysły i chcemy się rozwijać. Tak jak kanał sportowy rozwijamy we współpracy z naszymi widzami. Oni są często współwydawcami. Proszę, jak do nas dzwonią, narzucają jakieś pomysły, tematy, więc to oni są współtwórcami. Więc chcemy, skoro współtworzycie z nami widzowie YouTube'owy kanał sportowy, to współtworzcie też kanał sportowy online. I tu przechodzę, słuchajcie, bo smoku, przecież to nie jest tak, że my tylko będziemy nadawać na YouTubie, my też będziemy tworzyć treści specjalnie na kanał. Na przykład pomyślałem sobie oficjalnie, ponieważ jestem z tobą na antenie, chcę zamówić jako naczelny u ciebie wywiad. Ty wybierz jakaś fajna francuska postać, do której dotrzesz, jakiś, no nie wiem, Raymond Domenech, czy... no nie wiem, kto tam byłby dostępny. Wyślesz mnie tam, jako naczelny portalu? Nie, no może nawet Skype albo telefon, bo wiesz, tu nawet nie trzeba zrobić nagrania. Wystarczy, wiesz, zadzwonić, zrobić jakiś fajny wywiad, więc... Rozumiem. Chyba, że wolisz Przemka Frankowskiego. No, ale z którym już przecież robiłeś rozmowę. Tak. Nie, no oczywiście. Dogadamy się. Że tak. Słuchaj, pytanie może być takie. Czy my tutaj będziemy pokazywali na przykład bramki? Wiesz co, no jeżeli wejdziemy we współpracę, wideo. Chcemy, tak? bo na przykład wiem, że Gol.pl współpracuje z Viaplay, tak? Mhm. I my też spróbujmy takie partnerstwo, jeszcze ale go nie mamy. Ale też okazać, że jakieś tam na przykład tweety wejdą, żeby w ten sposób... Zobacz, na przykład wchodzę tutaj, Cash uratował Aston Villa przed utratą bramki, to może nie kapitalne pokazuj, zachowanie. Nie pokazuję tylko, że jest, są, tak, jak się wejdzie tweet. W tekst. To jest tekst i tutaj jest... Można sobie ewentualnie obejrzeć. Prawda, nie włączę, żeby... Tak. Prawda, nie tutaj tak. Albo na przykład Michał Skóraś przed chwilą strzelił gola. Myślę, że też go zaraz będzie można obejrzeć. No to jest istotne. I teraz przechodzimy, słuchajcie, Mateusz Borek jest autorem pierwszego historycznego newsa na antenie, znaczy w portalu kanału sportowego. Zobacz, jakże korespondujący z reprezentacją i też z tobą, bo dotyczy Ligi Francuskiej. Tak. Otóż bułka jak Batman z pomocą prezesa PSG. Enigmatyczny tytuł. Ale jak wejdziemy, to dowiemy się, że
Pamiętasz to zderzenie jego z kolanem z wczoraj, półfinał Pucharu Francji, zderzenie. Ćwierćfinał Pucharu Francji, o półfinał. Bułka, kolega go uderza w nos, jest reanimowany, tam wpychane są chusteczki kolejne do nosa. Co się okazuje? Ten nos został złamany, a i tak Bułka dokończył ten mecz. Tak jest, nie chciał wejść z boiska. Amati teraz tutaj dotarł jakby do informacji, że sam prezydent PSG, czyli Nasser Al-Khelaifi, zaangażował się w znalezienie szpitala, dobrej opieki medycznej dla Marcina Bułki. W końcu to jego były zawodnik, można powiedzieć. Słał mu SMS-y i po prostu rzeczywiście tą najlepszą opiekę medyczną dostał. No, jakby nie było, były piłkarz PSG, Marcin Bułka. Tak, mimo że w Nicei. Szacun, że dotrwał mimo złamanego nosa do końca meczu. I teraz, słuchaj, okazuje się, że specjaliści tworzą na maskę dla Bułki i walczą z czasem, żeby już w tej masce w sobotę o 21 w polskim meczu z Lens wystąpił przeciwko Przemkowi Frankowskiemu, który zresztą też przecież grał w masce. Tak, w meczu z Chile, pamiętam. No i tutaj Że Nica jest w bardzo poważnym kryzysie i Bułka jest im potrzebny do tego, żeby nie rozegrać 6. meczu z rzędu chyba bez zwycięstwa. Tak. Słuchaj, no to... I oczywiście to na kadrę też przyjedzie w masce. No rozumiem, jasna za chwileczkę sprawa. Jego nazwisko wśród tych powołanych się pojawi. Przy okazji przypomnieliśmy wszystkich Polaków grających w maskach. Dużo ich było. Nawet Robert Lewandowski, pamiętasz? Pamiętam głównie, on to wtedy w czasach Bayernu, 2015 rok. Tak, był piłkarzem Bayernu, ale w meczu z Borussią Dortmund złamał gdzieś jakąś fragmencie kości twarzowej, tak, i nos. I potem między innymi w meczu z Barceloną grał w tej masce. I pamiętam, bo to był taki legendarny tweet Jacka Kurskiego, który był wtedy prezesem TVP. Żadne tam dzikie węże, maski lewandowskie, tylko Barca. I bo wtedy zadeklarował się jako właśnie wielki kibic Barcelony. Gdyby ktoś mu wtedy powiedział, że kiedyś Robert Lewandowski w Barcelonie, ale to był taki tweet, wiesz, żadne tam lewandowskie maski, dzikie węże, tylko Barca. Także... Mój drogi, to jeszcze raz przypomnijmy, mordo ty moja, kanalsportowy.pl. O czym zapomniałem prosty jeszcze powiedzieć? No wiesz, że wyniki... Że można obstawiać. Na przykład na razie nie można jeszcze komentować. Ale będzie można? No wiesz, zobaczymy. Bo widzę, że różnie portale trzeba tu podjąć decyzję. Na przykład po zalogowaniu, bo wiesz, czasami... To jest decyzja właśnie, zebranie zarządu. Tak. Trzeba zrobić się, zastanowić. Z jednej strony, czy administrować, ja chciał czy nie? Komentarze. Czy tak, ale samopas. Właśnie, tak, czy trzeba administrować, czy nie. Administrowanie na tych. Na. Więc słuchaj, przejdę szybko na YouTube. Przeglądasz jako gość. Nie wiem, co chcesz zrobić. Tak, bo chciałem wyłączyć zakładki. Uważaj, co ci się włączy teraz, żeby nie było jakiegoś skandalu obyczajowego. Nie, chcę włączyć YouTube, żeby zobaczyć czat. No, ale przełączyło się, więc dobra, to zostawcie na tą tam. Jest już Musiałowski, 5 goli do przerwy. Tak, bo dzisiaj Musiałowski zdążył zadebiutować, to tylko wam powiedzmy, że wszedł na boisko w momencie, kiedy Liverpool, jak to ładnie powiedział Kowal, przejechał się żelazkiem przez 20 minut przez Spartę Praga na początku. Inna sprawa, że inna czeska drużyna, Slavia, też dostawała straszny łomot. Nie wiem, ile się skończyło finalnie, ale dostawali straszny łomot od Milanu, też grając w dziesiątkę. Natomiast jestem przekonany, że wkrótce na tym portalu znajdzie się też informacja i stosowny tweetik z filmem. Słuchaj, mój drogi, teraz skup się na mnie przez moment, Misza. Tak. Jak czerwoną kartkę zobaczył niejaki Dżafar Kulijew w meczu Karabach Bayer Leverkusen. Było to przezabawne zdarzenie, ale ja nie będę wam o tym opowiadał, bo 1000% to się... Dżafar Kulijew dostaje żółtą kartkę. Czekaj, a jest 2-2, słuchaj. 2-2, tak, będzie dogrywka, tak, strzelili. Bayer Leverkusen gra w 11-10. Słuchaj, to jest niebywałe. W 93 minucie strzelił Patrick Schick, dokładnie jak w tym pierwszym meczu. Wtedy też w 93 też, tak na 2-2. Co, jaki ten futbol jest niesamowity. Słuchaj, Dżafar Kulijew dostaje żółtą kartkę. Za co? Sędzia, za faul. Za faul wychodzącego. Nie będzie dogrywki. 3-2. Patrick Schick, 97 minuta. Już od 0-2. Dwa razy od 0-2 odwrócili. Wow. Niebywała to drużyna. Mati się cieszy. To jest cały Bayer Leverkusen. Słuchaj, daj mi dokończyć. Dżafar Kulijew dostaje żółtą kartkę. Ale ty nie jesteś na mnie. Słucham.
Ja tak mogę 7 razy. No, no. I sędzia robi, konsultuje się z VAR-em, idzie w miejsce popełnienia faulu, mówi nie, Czafar Kulijew bije brawo, chce mu dać piątkę, a sędzia wyciąga asakier i mu daje czerwoną zamiast żółtej. I ten tak został z tą ręką. Z głupią. Jak Himmelsbach. O, patrz, jesteśmy i tu, i tu. Patryk Schick, tak jest, 3-2 dla Bayeru. A to czat może się widzieć na żywo. Zobaczcie. Elegancio. Co za końcówka Bayeru. No więc właśnie, ja zawsze czytam czat. Musiałowski to Walduś Kiepski. A ja nie wiem. Dlaczego? No to słuchaj, to my chyba oddamy głos chłopakom, bo to już za sekundę będziemy się... Wojciech Kły zapyta, czy jest szansa na pracę w portalu? Uważam, że sobie poradzę, dawno nie pisałem, mam doświadczenie. Słuchaj, redakcja małpa... kanał sportowy.pl, tam czekamy na CV. No wiesz, najlepiej by było linki też do jakichś twoich tekstów, no żebyśmy zobaczyli, czy umiesz pisać. Więc jak najbardziej to do ciebie, Wojtku, ale do wszystkich jak najbardziej. No, tworzymy dopiero załogę. Będzie część transferów takich nieco bardziej doświadczonych zawodników. Będziemy to ogłaszać. Ale jesteśmy też otwarci na może nie tyle stażystów, co po prostu też ludzi, którzy by chcieli z nami współpracować. Ale warto byłoby to rzeczywiście poprzeć jakimiś próbkami tekstów od razu, no bo sama deklaracja fajnie jest, chciałbym pracować dla takiego portalu, to wyobrażam sobie, że w zalewie takich zaproszeń to może zginąć. Także fajnie byłoby się czymś wyróżnić. Pokażcie pasję, tak? Rzeczywiście się interesujecie piłką nożną, czy każdą inną dyscypliną i coś z tą pasją robicie. Konto na Twitterze, tak? Żebym mógł sobie obejrzeć, poczytać, kim jest potencjalny autor. Miszka, kończymy. Oddajemy głos do studia numer jeden. Zaczynamy dopiero przygodę z portalu. Tak, my tu kończymy w tym studiu, ale przecież program się dopiero zaczyna o powołaniach. Tak jak mówi Mati, w nocy oscarowej dywan jest czerwony, u nas dywan jest zielony. Studio tylko sportu swoją drogą, jutro też kolejny program, także bądźcie z nami, ale przede wszystkim nie odchodźcie teraz nigdzie od YouTube, bo Mati Borek cały szczęśliwy, że Bayer Leverkusen ostatecznie się wygrzebał. Ja stimmt. Ja natürlich. Kiedy oni wreszcie przegrają mecz? Nie dziś, nie Michał, dziś. Michał, napiszecie ze Smokiem po 30 tekstów, a oni dalej będą wygrywać. Tak. Czekamy, co dzisiaj stworzycie, bo to jest Smok powiedział, że tęskni za pisaniem, więc... Ja tak powiedziałem? No powiedziałeś, że gdybyś na przykład miał ochotę pisać, a ja tak gdzieś w domyśle uznałem, że masz ochotę pisać. Ty chyba w twoim telewizorze. Jak no, skończymy ten program, to poczytamy, co nakreśliliście. Bardzo wam dziękujemy. Dzięki. Pozdrawiamy serdecznie. Słuchajcie, jak wyobrażacie sobie dzisiaj strukturę tych powołań trenera? To będzie 3 czy 4 bramkarzy i w konsekwencji 9-10 obrońców, 9-10 pomocników. No chyba co do 4 napastników tutaj jesteśmy zgodni, że nie będzie ich ani więcej, ani mniej. Pan Podoliński, myślę, że napastników będzie 4, co już wcześniej ustalono. Mam wrażenie, że jednak w kontekście 2 meczów możemy spodziewać się chociażby jednego defensywnego pomocnika środkowego więcej. Na taką strukturę mam nadzieję, bo rzeczywiście mecz wyjazdowy będziemy musieli zagrać bardzo ostrożnie w środku pola. A Tormani... Nie ma to wielkiego znaczenia, Mati, bo tu jest tak, że maszyna losująca, kogo ci nie wyciągnie, to akurat na tej pozycji jestem tak spokojny, że nie ma to dla mnie wielkiego znaczenia. To jest temat zastępczy tego, co wydarzy się w środku pola. Policzmy sobie, czyli jeśli zakładamy, że będzie 26, mamy 4 napastników, 3 bramkarzy, to jest 7, zostaje nam 17 zawodników z pola, dobrze liczę? Nie, 19. To dajesz 10 pomocników, 9 obrońców, tak? Tak. Tak. Znaczy tutaj trener pewnie będzie trochę inaczej dzielił, bo on tutaj się jednak upiera przy tym, że raczej postawi na system z wahadłowymi. Czy wydaje wam się, że dzisiaj Polska, już nie będę cytował klasyka i mówił, że Polska skrzydłowymi stoi, ale Polska dzisiaj bardziej stoi skrzydłowymi, czy Polska bardziej stoi dobrymi bocznymi obrońcami, czy jednak wahadłowymi konsekwentnie? Znaczy ogólnie to dla mnie to już, ja czasami nie wiem, może... Za trudny jest ten futbol, żebym jako cokolwiek zrozumiał, no bo wiesz, dzisiaj możesz powiedzieć tak 10 pomocników, 9 obrońców,
Po czym trener ci wyjdzie na konferencję i powie, no przecież tak, Nikola Zaleski czy Przemysław Frankowski to są obrońcami, no i teraz wtedy... Ale to fakt, rzeczywiście. No, nie, wielu graczy możemy sklasyfikować. Wiadomo, że jest elastyczność, tak wiadomo, jest. Że dzisiaj ta piłka poszła w tę stronę, że kilku zawodników potrafi grać na kilku pozycjach i że w zasadzie to ustawienie graficzne to jest ustawienie wyjściowe. Tak jest. Normalny, inteligentny zespół potrafi zmienić kilka razy ustawienie nawet w trakcie... W czasie jednej akcji. Jednej połowy czy jednej akcji. No, oczywiście, no Dominik Marczuk, który ma dostać powołanie, tak, z Jagiellonii Białystok. Gdzie... Ale ma, bo kto tak zdecydował? Ty czy trener? No nie, tak się, no nie wiem, no tak, tak, tak. Uznaję, że będzie. No może dostanie, no dobra, nie wiem, czy dostanie, czy nie, nic na ten temat nie wiem, no ale to też pamiętajmy, to był prawy obrońca, tak, nagle się okazuje, może niekoniecznie był prawym, no ale grał na prawej obronie, teraz idzie, poszedł, gra świetnie z przodu na skrzydle w Jagiellonii Białystok. Ja to rozumiem, dlatego tak rozliczam. Morsem nadaje. Rozliczam, tak, tutaj ma. Morsem tak, ktoś tam nazwiska tam, nadaje chyba, wiesz? Tego. Ale to szczerze tak. powiedziawszy, to nie wiem, czy to ma jakiekolwiek... Słuchajcie, ale to... Nie wiem, czy to ma jakiekolwiek znaczenie, czy to jest 10, bo to wiesz, ktoś powiedział, no nie, tu nie ma 10 pomocników, jest 8 pomocników, bo oni są... Okej, wszechstronni. Słuchajcie, odkrywamy, bo słyszę, że tutaj gdzieś tak, już na Twitterze się podobno pojawiły te powołania, także za chwilę dostaniemy je... na grafice, ale dopóki nie dostaniemy na grafice, to spojrzymy sobie na tę listę tutaj Mamy. Powołanych. Czyli proszę, Mamy. Bułka, Skorupski, Szczęsny. No tutaj myślę, że bez niespodzianki. Obrońcy Bednarek, Bereszyński, Buchniewicz, Kasz, Dawidowicz, Kiwior, Puchacz, Salamon, Walukiewicz. To prawdopodobnie Kędziora tam sobie siedział dzisiaj po meczu 5-1 w szatni, zadowolony z występu. W świetnej formie, Tomek, dodajmy to. I był przekonany, że dostanie powołanie, jednak nie. Pomocnicy Frankowski, Grosicki, Marczuk, Moder, Piotrowski, Romańczuk, Slisz, Sebastian Szymański, Damian Szymański, Zalewski, Zieliński i napastnicy Buksa, Lewandowski, Piątek, Świderski. Tutaj myślę, że jeśli chodzi o napadziorów, to niespodzianki nie ma. To wasza jakby tutaj pierwsza opinia, pierwsze spostrzeżenie, które nazwisko was zaskoczyło będące na liście i którego nazwiska wam przy takim, powiedziałbym, pierwszym spostrzeżeniu, skojarzeniu brakuje? Wymieniłeś Tomka Kędziorę. Ja patrząc na to, jak wyglądała ta defensywa, w jakiej formie, w jakich ligach i o co grają w tej chwili ci gracze, to trzeba powiedzieć, że Tomek jest w bardzo dobrej formie, w bardzo dobrej dyspozycji. Co więcej, ja widzę, że trener Probierz ma bardzo fajny wybór, bo ma kilku piłkarzy mogących zagrać przynajmniej na dwóch, trzech pozycjach i Tomek się w to wpisuje. Przechodząc dalej do pomocników, na pewno największym zaskoczeniem jest Taras Romańczuk, ale powiedzieć, że Taras swoją formą na cokolwiek nie zasłużył, w Jagiellonii byłoby nadużyciem, bo to jest człowiek odpowiedzialny za jakość gry Jagiellonii. Co do Marczuka, dla mnie olśnienie. Chociażby w tak trudnym meczu, jak ostatnio ze Śląskiem Wrocław. To nazwisko mnie cieszy, ale też, żeby uspokoić. Ja nie spodziewam się, że Dominik Marczuk będzie człowiekiem, który swoją kadrę Polski dalej do Euro wniesie na swoich barkach. Nie, niech zbiera doświadczenie. Ale mam wrażenie, że dawno piłkarza o takim profilu, o takiej zawziętości, takiej agresji, jak ma ten młody człowiek, nie widzieliśmy. Nie wiem, czy Taras Romańczuk, do niego jeszcze wrócę, zagra, ale patrząc na to, w jakiej jest formie i z kim rywalizujemy, no to ja bym się wcale nie obawiał tego nazwiska w środku pola, bo wygląda kapitalnie. Znaczy wiesz, no umówmy się, w pierwszym meczu ze Estonią to każdy powinien wyglądać jak pan tak. piłkarz, jak pan profesor, a potem będziemy sobie gdzieś tutaj... projektować zespół na drugi mecz. Co Wojtek? Chyba ma inną listę. Wojtek też ma jakąś inną listę. Nie, zawsze śmieję się z takiej informacji. Na Twitterze Barca Info poinformowała, że Robert Lewandowski został powołany do reprezentacji Polski. Okej, Barca Info, dobrze. Ale myślicie, że mógłby nie zostać? No nie, no ale panowie, no... Mieliśmy zrobić poważny program, zaczynamy od... Od Barcelony. Nie, tylko... Dziwnej prowokacji merytorycznej redaktora Kowalczyka. Znaczy, Wracając do twojego pytania. Hmm? Zaskoczenie i coś takiego negatywne i albo kogo brakuje, kto mnie zaskoczył, że mnie Puchacz trochę zaskoczył, że się pojawił. Wydaje mi się, że to jakaś forma takiego troszkę wyróżnienia, tak jak Marczuk. Tak. Natomiast tutaj akurat wiek przy Marczuku sprzyja jak najbardziej, żeby wyróżnić... Ale nawet... i forma tych panów kompletnie uzasadnia powołanie Marczuka, co do Tymka rzeczywiście. Ale przepraszam Natomiast cię bardzo, ja na przykład uważam... Brakuje mi tak samo Kędziory troszeczkę, bo to taki zawodnik, który być może w naszych oczach nie zasługuje od razu
na wskazanie będziesz grał od pierwszej minuty, ale to taki piłkarz, który się w widełkach przyzwoitości reprezentacji... Zdecydowanie. Łapa. Pójdę z wami w lekkie zderzenie dotyczące Tymoteusza Puchacza. Nie tylko dlatego, że jestem fanem Bundesligi, nie tylko dlatego, że kilka razy gościłem na wzgórzu Betzenberg, w którym grał Tomasz Kłos w Kaiserslautern, czy też Kamil Kosowski, Mateusz Klich, Miro Kloze przede wszystkim. Jeździliśmy na jego mecze. Natomiast Tymoteusz Puchacz, mam takie wrażenie, że był przez dłuższy czas bardzo często powoływany za potencjał, kiedy wyjechał z Polski, a nie mógł znaleźć tego miejsca w składzie chociażby Unionu Berlin. Natomiast no, dzisiaj, umówmy się, to jest piłkarz regularnie grający. Najczęściej wszystko od dechy do dechy, od pierwszej do dziewięćdziesiątej. To jest chłopak, który dzisiaj ma 6 asyst w Bundeslidze. On egzekwuje w drugiej Bundeslidze, on ma stałe fragmenty gry. No fakt, że to Kaiserslautern straciło 50 bramek w drugiej Bundeslidze i jest ostatnią drużyną nad strefą barażową na poziomie drugiej Bundesligi. Natomiast no, myślę, że są też tutaj akurat obrońcy, którzy no, pewne deficyty z bronieniem mają, albo zdecydowanie mniej minut rozegranych od Tymoteusza Puchacza w tym sezonie. Wiesz, ja bym tak miał ewentualnie kogoś wykreślić z tej listy i bym troszeczkę bardziej rozsądnie patrzył, to na pewno Kubę Modera bym nie powoływał. Ja, dlaczego? I to nie chodzi, bo ja to mówiłem już tak miesiąc temu, pisałem tam wcześniej, nawet niż Zibi tam się gdzieś odezwał ostatnio. No ja dalej twierdzę, że Kuba Moder nie jest na mecz. Nie testowałbym Kuby Modera albo nie dawał mu szansy. Ograj się w meczu ze Estonią, a i tak nie wyjdziesz na Walię czy na Finlandię. Bo nie podchodziłbym zdroworozsądkowo do tego, że Kuba Moder dzisiaj się nadaje na tak ważny mecz wyjazdowy w reprezentacji Polski. No ale poczekaj, spokojnie. No, bo grało ostatnio zagrał. Go wystawia na przykład w meczu Premier League i gra tam 70 minut. Dlaczego uważasz, że nie jest gotowy na Walię, gdzie większość zawodników jest na przykład Champions? Ja bym raczej wymagał powołań dla zawodników, gdzie trener klubowy wystawia cię w czterech kolejnych meczach od pierwszej do 90 minuty, albo cię zajmuje w 70, a nie tylko dzieło przypadku. W jednym meczu cię wystawił, w drugim cię nie wystawił. Nie wziąłbyś Kuby Modera na 70 na Walii albo na Finlandię? My nie mamy takiej środkowej pomocy. Ja uważam, że Kuba na tyle minut absolutnie i zasługuje i da sobie radę. Słuchaj, chodzi mi bardziej z perspektywy tak. Jeżeli już w klubie postanowiono i razem z Kubą się dogadano gdzieś, nie odchodzi do Evertonu, bo wiedział, on podjął tą decyzję, żeby nie iść do Evertonu z jednego prostego powodu. W Evertonie musiałby grać za dużo, prawdopodobnie właśnie z tego powodu wolałby jednak dalej. Rozumiem. Cierpliwość i tak dalej. Tak. Słuchaj, w czerwcu, jak już wszystko dojdzie... Dla mnie to jest zawodnik, który przyjeżdża na zgrupowanie i nie dostanie ani minuty w żadnym zespole. A ja się zakładam, że dostanie. Ja też. Załóż się. Zakładam się z tobą, dlatego że po pierwsze uważam, że trzeba do sprawy podchodzić bardzo indywidualnie. Modera, myślę, że sztab trenerski traktuje w sposób szczególny ze względu na potencjał. To jest też jakby zaufanie do chłopaka, wierzę w ciebie. No, Wojtek, no on nie przyjeżdża z Ligi Albańskiej czy Słowackiej. Nawet nie z Championship, to jest pan przyjeżdża na klubu na Premier League. Tak. Zastanówmy się, czy wszyscy ci piłkarze, którzy są tutaj na liście, w linii pomocy, czy oni w ogóle otarliby się o osiemnastkę w Premier League. A on grał tam na czterech pozycjach? Tam, gdzie on po wielu, wielu miesiącach kontuzji po prostu wchodzi. To nie jest Moder najlepszy, to nie jest Moder optymalny, to nie jest Moder idealny. Natomiast ja rozumiem, że jest piłkarzem bardzo młodym. To jest piłkarz, który ma kompletnie inny profil niż wielu środkowych pomocników. Nawet Robert, jak dzisiaj potrzebujesz podwyższyć albo poszukać bramki, bo potrzebujesz jej, to Moder zawsze ma to coś ekstra, że może ci to dać. Nawet jeśli potrzebujesz się nieco okopać w środku pola, masz wynik, chcesz wybronić, no to wpuszczasz Modera, nie zdejmujesz dziesiątki. Kuba Moder wchodząc na pozycję 8-10, on ci nie zaniży jakości. On przez te 20-30 minut, on i obroni, i zrobi ci trochę terenu, i postraszy strzałem z dystansu, podwyższy defensywę. No taki piłkarz to jest skarb. Ja wolę Kubę nawet na 70%, bo to jest mega ważny piłkarz, nawet dla kształtu tej reprezentacji. Nie, ale dla mnie trochę inaczej. Właśnie nie do gry defensywnej, nie do tego, żeby się okopać, tylko w sytuacji, kiedy Piotr Zieliński trochę nie domaga, czy Sebastian Szymański nie domaga, to masz trzeciego zawodnika, którego możesz wpuścić. I rzeczywiście on ma zawsze impuls ofensywny. Dla mnie to jest taki środkowy pomocnik, który może się odnaleźć na pozycji defensywnego pomocnika, spokojnie, ale to jest ten, który zabiera sprzęt i przeciąga akcji 30 metrów. On zdobywa teren z piłką, jako jeden z niewielu. Ma podanie, ma prowadzenie. To jest pewnego rodzaju
alternatywa wartość dla Zielińskiego dodana. I tak. Szymańskiego. Zaraz wracamy do naszej rozmowy, natomiast dostaję informację, że otrzymaliśmy plik z wypowiedzią Michała Probierza. Co prawda lekko wracamy do analogu, bo nie będzie to plik wideo, tylko plik dźwiękowy. Także teraz zróbcie ładne miny, bo mogą was pokazywać i słuchamy, jak komentuje te powołania selekcjoner reprezentacji Polski. Dokonaliśmy optymalnego na ten moment wyboru. Przeanalizowaliśmy wiele alternatyw. Przez kilka miesięcy wraz ze swoimi współpracownikami obserwowaliśmy szeroką grupę zawodników, by podjąć właściwe decyzje. Nie było to łatwe, ale uważam, że piłkarze powołani na marcowe zgrupowanie są tymi, którzy w najlepszy możliwy sposób pasują do naszej aktualnej koncepcji. Bierzemy pod uwagę wielu zawodników i każdego z nich doceniamy. To, że ktoś nie znalazł się dziś na liście powołanych, nie oznacza, że drzwi do kadry narodowej są dla niego zamknięte. Rywalizacja jest cały czas w toku i bacznie przyglądamy się postępom poszczególnych piłkarzy. Wiemy, że wszyscy reprezentując Polskę na arenie międzynarodowej zostawiają na murawie całe swoje serce. Obecnie mamy jasno określony cel, jakim jest awans do tegorocznych Mistrzostw Europy i wierzę, że w tym składzie personalnym jesteśmy w stanie go osiągnąć. Przed nami trudne wyzwanie, lecz przy maksymalnym zaangażowaniu i koncentracji, a także bezcennym wsparciu kibiców, awans jak najbardziej jest w naszym zasięgu. O, poczułem się jak kilkanaście lat temu, goszcząc z piłkarzami reprezentacji Polski w Big Brotherze. Mieliśmy głos wielkiego brata, tutaj selekcjonera reprezentacji Polski. Natomiast Michał Probierz bardzo dużo czyta. To mi zabrzmiało jak słowo czytane. Nie słowo mówione, tylko słowo czytane. Orędzie do narodu piłkarskiego. No, tak, a w ogóle polecam państwu, trzeba czytać na głos, żeby poprawiać dykcję, żeby gdzieś zmieniać intonację, żeby ćwiczyć pamięć. No panie Robercie, no pan dużo też czyta, bardzo ale dużo pan czyta. Bardzo dużo czyta po cichutku. A pan musi na głos czytać. Powinienem, ale taki komunikat... Taki komunikat spokojny, stonowany, wszystko zawarte, wszystko uładzone, wygładzone, wyczesane. Liczymy na dobry efekt, bo rzeczywiście patrząc na to, jak pracował ten sztab, ile się najeździł, to chyba rzeczywiście miejmy nadzieję, że nic tam nie umknęło. No zresztą z tych ludzi, których mamy regularnie grających, z tych ludzi, którzy decydują o tym, jakich kluby wyglądają, no to chyba mamy wszystko. No, Tomek Kędziora jest tym nazwiskiem, które nam się oczywiście jako pierwsze rzuca na myśl. Na pozostałych, no umówmy się panowie, no mamy w ligach top 5 kogo? Zielka, mamy Kubę Kiwiora, mamy Roberta Lewandowskiego, Kubę Modera. Ale gdyby wziąć na przykład Helika zamiast Bochniewicza, zszokowałoby cię to? Nie. Ja na przykład wyczuł ten kontekst, bo być może będziemy grali z Walią. Zabieram tego, który w Championship gra i sobie tak. Radzi, strzela bramki, więc no są jakieś takie niuanse. Za piłkę brytyjską ma topowy moment, jeśli chodzi o ofensywę, no bo też ta jak to Wojtek mówi, defensywka Huddersfield, umówmy się. Trochę tracą, radosna twórczość. Ale widać, że go piłka szuka przy każdym stałym fragmencie. No, to jest ten moment, prawda? Ta zmiana, ja myślę, że nikt nie byłby zszokowany, a z racji tego, kto nam grozi w drugim playoffie, można by tak samo tego zawodnika. No ja myślę, że wiesz, no prawdopodobnie gdzieś to, że trener Probierz widzi system i widzi Nikolę Zalewskiego na pozycji wahadłowego powoduje, że tutaj na przykład Skóraś, który dzisiaj strzela Moldę w europejskich pucharach, który umówmy się, no ten sezon jest dla mnie poniżej jego możliwości. No ale ma dwie bramki, ma 6 asyst, ma 32 spotkania rozegrane już... Oczywiście nie w pełnym wymiarze czasowym, w barwach Brugi, ale na pewno gra więcej w tej chwili niż Nikola Zalewski. Natomiast tutaj prawdopodobnie gdzieś obserwacja profilu piłkarza i powołania konkretnego profilu i charakterystyki piłkarza pod konkretny system decydowały, że pewne nazwiska zniknęły, a pewne nazwiska mimo nawet słabszej formy, mimo słabszego momentu w karierze, mimo zmiany trenera, zmiany systemu, zmiany pozycji na boisku, one się w kadrze utrzymały. Natomiast no też trzeba sobie powiedzieć, trudno będzie tych wszystkich piłkarzy, panie Wojtku, utrzymać, jeśli awansujemy do Mistrzostw Europy, jeśli te 3 następne miesiące tak będą wyglądać w karierze klubowej. No tak, ja też, Robert powiedział, sztab jeździ, ogląda. Ja akurat już się tak do tego dostosowałem, jeżeli chodzi o polskich szkoleniowców, że bardzo chętnie jeżdżą, oglądają.
Pamiętamy Czesław Michniewicz, zanim poprowadził mecz ze Szwecją, to on był, on zrobił chyba, przemierzył cały świat. I wygrał ze Szwecją. Niech jeżdżą. Nie, nie, nie. Ja wiem, tylko i tak został zwolniony, nie? Bo wiesz, to wiemy doskonale. To pamiętaj, że tutaj się nie da nic, nie, wiesz, możesz sobie jeździć, możesz obserwować, później masz wyjść na ten zielony prostokąt, jak nie awansujesz do Mistrzostw Europy, nie macie i te twoje podróże nic nie dały. No tak, ale... Nie, nie, to jest jedna sprawa. Ja się też zastanawiam. Byłem za tym powołaniem ze względu na to, że oglądam Ekstraklasę. Taras Romańczuk, no ale właśnie. Zadajmy sobie pytanie, czy polska reprezentacja zagrała w ostatniej dekadzie jakikolwiek mecz, że Taras Romańczuk mógłby się tak dobrze czuć, jak w Jagiellonii Białystok przy tej grze ofensywnej? Znajdźcie mi choć jeden mecz, ale zostawcie mi San Marino, Andorę i Wyspy Owcze. No nie, dodaję ci pierwszą połówkę z Mołdawią na wyjeździe w Kiszyniowie. No, to, no tak, no tam to, był to, spacer. To, ale to, czyli 45 minut. Tak. Tak, to tylko to, tak, zgadza się. Tak, to była różnica. Tak, 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 ale nie, bo wiecie, bo Taras Romańczuk, słuszne powołanie. Bronię tego powołania, ale wiem doskonale, jak gra Jagiellonia. On ma tam czyste papcie, tak? On ma... Nie no, mam tam wszystkie. Wiecie co, ale to tak tylko jeszcze a propos Tarasa. Tylko się, mówię, się tak? Zgadzam, że jest w tej chwili chłopak naprawdę w świetnej formie, w formie reprezentacyjnej, tylko to jest chyba takie głębsze pytanie do nas wszystkich, do trenerów kolejnych reprezentacji. Co poszło nie tak? Co się działo przez te wszystkie lata, które minęły od tych pierwszych meczów Romańczuka w reprezentacji, że gdzieś ten talent się nie rozwinął tak należycie, że ten chłopak dzisiaj przystąpi być może do najważniejszych dwóch meczów w ostatnich latach dla polskiej piłki, bo to decyduje o koniunkturze, o obecności w turnieju, o milionach euro dla związku, o przeżywaniu tego turnieju przez miliony Polaków. No ale zobaczcie, no to nie jest tak, że ten Romańczuk, który grał, nie wiem, chyba 10 lat temu w reprezentacji, że on szedł krok po kroku, zmienił klub na zagraniczny, w reprezentacji rósł i dzisiaj przystępuje w wieku 33 lat z 70 meczami w kadrze do najistotniejszych meczów, tylko to jest tak, parę meczów, parę lat, albo bardziej i więcej niż parę lat przerwy i dzisiaj my powołujemy zawodnika, bo jest w formie na tej pozycji. Ale ciebie to dziwi, ciebie to szokuje, bo... No mnie to trochę, mnie to troszeczkę zastanawia. Mateusz, ale to jest chyba moment naszej reprezentacji, bo spytałeś się, czy nasza reprezentacja stoi skrzydłowymi, czy wahadłowymi. Znaczy mało jest takich drużyn w Europie, zauważ, że jak ktoś... Ani jednym, ani drugim, ani trzecim. Jeśli dzisiaj tak naprawdę nas broni Kamil Grosicki, i to jest skrzydłowy, to jest, nie wiem, boczny pomocnik, i do niego równamy pozostałych, to znaczy, że no, od momentu Grosickiego i Błaszczykowskiego my żeśmy się nie doczekali. Żadnego faceta, który troszeczkę przypomina tamte statusy. Ale wiecie, nie ma zmiany pokoleniowej, panowie, zobaczcie. Środek pola, no Piotr Zieliński był tym piłkarzem, który nam wyrósł. Akcent ze strony Sebastiana Szymańskiego dzisiaj nie wiemy. No to dalej został lewy na pozycji napastnika i bramkarz. Tak. A resztę, wiesz co, z meczu na mecz, jak będziemy tam... Możemy żonglować, niewiele to zmieni w sytuacji nowych, ale zobaczcie, my to wiesz co, dzisiaj nikt nie będzie zszokowany. Mam wrażenie, że reprezentacja troszeczkę obniżyła poziom. Znowu czekamy na to, aż coś się wykrystalizuje. Zobacz, my jako polska piłka w ogóle nie potrafiliśmy sobie na przykład przygotować piłkarza na tej pozycji. Bo tak, przez lata zamykał środek pomocy Krychowiak. Być może trwało to rok, dwa za długo. Tutaj możemy dyskutować. Ale to, co chłopak zrobił dla polskiej piłki, tego mu nikt nie odbiera. Ale my znowu przy nim nie wykrystalizowaliśmy hierarchii, że drugi jest B, trzeci jest C, czwarty jest D. Tylko tak, tutaj chwilę myśleliśmy, że no dobra, teraz przesunęli tego Linettego tam we Włoszech niżej, to on tutaj będzie u nas szóstką za Krychowiaka, bo szybciej gra piłką. Potem mówią tak, nie, no w ogóle, to my czekamy na Bielika, bo to będzie polski Patryk Vieira i on tutaj jak ten Krychowiak skończy, to on zamknie ten środek pomocy na 8 lat, bo on w piłkę jeszcze umie grać, dobry jest przy stałych fragmentach gry. Dzisiaj nie masz Linettego, dzisiaj nie masz Bielika. No ma kontuzję, ale pewnie tak w tej reprezentacji by go nie było i musimy wracać tutaj jakby znowu do początku tej układanki. Znowu musimy szukać te puzzle, żeby one się ułożyły. No te puzzle starsze... Moder złapał kontuzję, bo wydaje mi się, że Moder byłby tym piłkarzem, który... Uważasz, że grałby najniżej przed stoperami? Myślę, że nie. Nie, no ale też pan... Panowie, Moder był tym piłkarzem, który miał taki status, że do niego można by troszeczkę ułożyć sposób grania. Bo to był naprawdę piłkarz, który wnosił pewnego rodzaju nominał, miał kilka takich cech niepowtarzalnych dla innych. I rzeczywiście on definiował pewnego rodzaju
pozycję po swojemu. Ale to też... Pozostali są tymi, którymi wypełniamy lukę. Tylko tego typu gracza jak Kuba Moder nie mieliśmy przed Moderem. Nie wiem, czy będziemy mieli ten profil po Moderze. Życzę Kubie, żeby grał. Natomiast Mati chyba pytał o to, kto w tym kręgosłupie będzie zajmował miejsce i kogo nam się udało wychować. Panowie, wymieńcie mi liczbę klubów, gdzie Polacy w środku pola w naszej ekstraklasie odgrywają jakieś role. Mamy takiego chłopaka, rocznik 2006, możemy sobie wychować Kubę Karola Borysa. Mamy trochę młodych, my nie potrafimy ich wprowadzać w ekstraklasie. My wolimy wziąć obcokrajowców. Powiedzcie mi jeden zespół, gdzie rządzą Polacy w środku pola. Lubin? Jeszcze jeden. Legia, jak był Bartek Slisz, Bartek Kapustka, okej, tam pojawili się Polacy. Na newralgicznych pozycjach, nawet w naszej ekstraklasie, my sobie nie potrafimy przygotować następnego. Szansa, Murawski, Marchwiński, no, prawda? Że super, Mati, ale to zgodzi się, że mówimy o Lechu i o Legii. Te młode nazwiska powinny kiełkować w klubach 8, 16. Tutaj być może byłby... My tam nie mamy ludzi. Robert, tu być może byłby Dziczek, prawda? Tylko no nie, no nie, no, okay. No właśnie, właśnie, no. Ale właśnie ja mówię o nowej... Nie, dlatego był też tym piłkarzem, dlatego, który jest, pretendował, ale... natomiast no, są takie elementy jak kontuzje, które czasami no, Marcin, zaburzają. Ja mówię o konstrukcji cykle. Wychowywania i wychowywania sobie piłkarzy do kadry Polski. Jeżeli nie wychowamy ich w Polsce, na zachód nam nikt ich nie weźmie i nie pogłaszcze. My, jeżeli w klubach od 4 do 18 miejsca nie mamy Polaków w środku pola rozdających karty, kto ma być następcą Zielińskiego? No ja nie wiem, czy to jest... Kto ma być następcą Lewandowskiego? Możliwość wychowywania sobie kolejnych reprezentantów. Się wydaje, w klubie się z tobą zgadzam. Mnie się wydaje, możesz sobie wychowywać. Natomiast jeśli chodzi o reprezentację, Robert, a skąd biorą się reprezentanci Polski? Mnie się wydaje, że... Skąd biorą się reprezentanci Polski? Nie z klubów? No tak, ale Robert... Z klubu chyba taka droga. Tylko nie z tego, że ich wychowujesz, tylko o to, z tego, że oni tak dobrze grają, Marcin, że wchodzą na wyższy poziom. Ale oni nie rosną na drzewach. Oni muszą dostać szansę w klubie, być podlani, zasadzeni, zadbani. Robert, ale wiesz co, nigdy nie będzie tak, że na każdy poziom wprowadzisz ciało, ja coś powiem. Wciśniesz do niego duszę, zadbasz o to, żeby się mentalnie dobrze i zbudujesz piłkarza. Przepraszam was na momencik, bo za granicą jest po 23 droższy internet i Artur Wichniarek czeka i za długo nie może czekać, bo słyszę, że już go ręka boli. Bo stoi jak zadowolony. Chyba mu się te powołania trenera Probierza podobają w 100%. Witamy panie Arturze. Słuchajcie, mi się witam was serdecznie. Mi się podoba wasza dyskusja, bo faktycznie, i wiecie co, zgodzę się z Robertem Podolińskim, który mówi, że reprezentantów musi sobie wychować. A pamiętacie, jak Zibi Bonik musiał kolanem przepychać przepis o młodzieżowcu? I jaki problem mają polskie kluby, żeby zgodzić się na to, żeby jeden młodzieżowiec grał w pierwszej 11. Nie mam, patrząc chociażby na Bundesligę, czy patrząc nawet na Premier League, na takiego Jurgena Kloppa, który w finale Carabao Cup jest w stanie wystawiać i stawiać na 16, 17, 18, 19 latków, nie bojąc się porażki w meczu finałowym, no to jest nasz problem, że nasi trenerzy w tej śmiesznej lidze, jaką jest bez wątpienia Ekstraklasa, ona była śmieszna, jest śmieszna i zawsze będzie śmieszna, nie są w stanie postawić na chłopaka, który ma 17, 18 lat. A jeżeli już stawiamy na tych zawodników, to ci zawodnicy również wyjeżdżając na zachód się nie bronią. Patrz Skóraś, patrz Kamiński w drugim sezonie w Wolfsburgu. I to jest nasz ogromny problem, że nasi piłkarze niestety nie mają do końca dobrego szkolenia w Polsce. Wyjeżdżając na zachód muszą na nowo uczyć się piłki nożnej. To nie są zawodnicy, którzy od razu są wzmocnieniem swoich klubów. Zdarza się, tak jak w przypadku chociażby Kamińskiego, który w drugim sezonie, teraz w tym sezonie gra bardzo mało, ale w pierwszym sezonie wszystkich nas zaskoczył, bo grał dużo, ale jednak konkurencja przychodzi, jest cały czas walka o pierwszą jedenastkę i nasi zawodnicy nie są na to gotowi. Zobaczcie kasus Wszołka. Wszołek, który idzie do Unionu Berlin, nie jest w stanie minuty zagrać na poziomie Bundesligi. Wraca do Polski z podkulonym ogonem i staje się liderem Legii Warszawa. A my mówimy o Legii, że ona ma aspiracje na Ligę Mistrzów. Z czym? I to samo to jest później przekłada się na reprezentację. Artur, czy ty jakieś aresztowania podobno w Polsce cały czas? Ty się chowasz w jakiejś studni, bo ty masz taki... Na bank grilla czyści. Wyjdę na świeże powietrze, bo tu nie będzie aż tak jasno, bo jestem na lotnisku. No dobra, tu może być lepiej, ale nie może być dobra. A gdzie ty lecisz w ogóle, powiedz? A wiesz co, no mam taki mały tam krótki wyjazd z przyjaciółmi na urodzinową imprezę. Nie moją, bo ja już miałem, ale nasze. Powiedz, która kandydatura, który piłkarz powołany przez Michała Probierza cię zaskoczył na tej liście, albo czy jest taki zawodnik, którego tobie osobiście jako królowi Bielefeldu brakuje w gronie tych powołanych na najbliższy dwumecz? Znaczy,
Wiesz co, no na pewno Romańczuk z Jagiellonii to jest zawodnik, którego no nie mieliśmy na pewno na tapecie, patrząc na to, że musimy wygrać mecz z Estonią, tak, na te baraże. No. Oczywiście Jagiellonia dzisiaj jest zespołem, który zaskakuje nas wszystkich. A Masłowski, dyrektor sportowy, ułożył perfekcyjny zespół i oni naprawdę nas zaskakują. Nie wiem, Romańczuk chyba debiutował na Wałki, z tego co wiem, czy jak tam było, chyba tak, prawda? Tak więc na pewno są jakieś zaskoczenia, ale nie ma jakichś wielkich zaskoczeń, tak? Nie ma wielkich zaskoczeń i dzisiaj nie podejrzewam, żeby też były wielkie zaskoczenia w pierwszej jedenastce. Bo na to dzisiaj nie ma czasu. Oczywiście wystawiasz Sebastiana Szymańskiego z Zielińskim. Zieliński, no niestety, przy tym braku gry w Napoli, no to jest wielki znak zapytania, ale nie podejrzewam, żeby Michał Probierz był w stanie z niego zrezygnować i chciał z niego zrezygnować. Masz lewego, który odzyskał swoją bardzo wysoką formę. Gra inaczej niż przyzwyczaił nas przez ostatnie, bym powiedział, 10 lat. To jest dzisiaj inny napastnik, inaczej grający napastnik, czyli napastnik bardziej pola karnego, czyli wokół tego napastnika musi być liderski, bo do tego grania z Lewandowskim dzisiaj nie pasuje ani Piątek, ani Buksa. Tak więc masz Grosika, który jest w niesamowitej dyspozycji i koniec z tym, żeby tłumaczyć, że Grosik dzisiaj nie gra w defensywie, że jest za słaby w defensywie, bo my musimy bramki strzelać, a nie możemy się bać stracić bramki z Estonią, bo jeżeli nawet jedną stracimy, to musimy strzelić co najmniej trzy. Tak więc to jest zadanie na pierwszy mecz półfinałowy, a potem będziemy się zastanawiać, z kim przyjdzie nam grać w meczu finałowym, czy będzie to Walia, czy będzie to Finlandia. Słuchaj, ostatnie pytanie do ciebie. Jak ci się wydaje, czy trener na przykład formułując jedenastkę na ten pierwszy mecz półfinałowy z reprezentacją Estonii, on tutaj zastosuje pewien fortel i taką zasłonę dymną dla rywala w tym finale barażowym? To znaczy, mam na myśli, że 4-5 piłkarzy zagra zupełnie innych? Czy po prostu nie ma czasu, potrzebuje tego rytmu, potrzebuje automatyzmu w tej drużynie i powiedzmy, że w 95% to będzie ten sam zespół? Ja jestem przekonany, że to będzie ten sam zespół. Dzisiaj nie ma czasu na eksperymenty. Mati, my zasłonę dymną mamy od 2018 roku. Ta zasłona dymna jest na naszych oczach, już łzawimy, tak? Bo pamiętasz, jak siedzisz, masz ognisko i dym leci ci w oczy, to nic nie widzisz. My nie widzimy od 2018 roku. Niestety wszyscy nam odjeżdżają. Już nie mówimy o topowych reprezentacjach. Artur, ja sprawdzam wiatr. Gdzie leci wiatr przy ognisku? Także siadam sobie tam z drugiej strony. Ja też niby sprawdzam, ale z reguły przy tym moim ognisku często ten wiatr zmienia. No ale w naszej reprezentacji nic nie zmienia, bo zawsze tam pod wiatr. No i wali nam po oczach, tak więc nie sądzę, żeby dzisiaj Michał Probierz też kombinował z ustawieniem taktycznym, bo był zapytany o to, czy będzie chciał na ten mecz zmienić system na 4-4-2, no to powiedział, że będzie trzymał się systemu na trójkę z tyłu, bo mówiliśmy, był pytany w kontekście gry Kiwiora, który gra jako lewy obrońca w Arsenalu, prawda? Tutaj będzie raczej grał lewego obrońcę w trójce, lewego w trójce środkowych obrońców. Tak więc nie sądzę, żeby tutaj był eksperyment, żebyśmy dawali szansę debiutować w reprezentacji albo powrotów do reprezentacji. Tu trzeba wystawić jedenastkę optymalną, jedenastkę najlepszą po to, żeby wygrać mecz ze Estonią. Ktoś z panów chciałby jeszcze króla o coś tutaj zagadnąć, czy wszystko jasne? Nie chwalajcie na urodziny. Alles klar. Danke sehr. Alles gut. Danke sehr. Wunderbar. Cześć, dziękujemy ci bardzo. To ja dodam tylko, że Nagelsmann też zaskoczył bardzo mocno. Tak? A czym ciebie najbardziej? O, Mateuszku, zobacz, nie ma Schlotterbecka, nie ma Zule, nie ma Gorecki, nie ma Trapa, nie ma naprawdę wielu zawodników, a jest chyba czterech ze Stuttgartu, czyli zawodnicy nowi, zawodnicy debiutujący, tak więc no tam są wielkie eksperymenty, ale oni mają cały czas mecze towarzyskie. Będą i stąd. Wichniara, on też o 23 powołał tą kadrę? Wiesz co, on też dzisiaj powołał, tak, ale dzisiaj powołał chyba jest to o 20. Też bez sensu. No, czekał długo. No wiesz, to też są europejskie puary. Może nie wiem, czeka na kontuzję, cholera. No, ważyli zyle.
Tak, to Zule, także wracając, Marcin, do naszego, na naszej dyskusji, Zule będzie grubszy niż Fulkrug po karierze, na pewno. Dziękujemy ci serdecznie, pozdrawiamy. Ja chciałem się odnieść do tego, jeżeli że jakaś zasłona dymna, tak, przed meczem z Walią, czy z Finlandią. Ja wolał, że Michał Probierz nie robił zasłony dymnej, bo Michał Probierz zrobił zasłonę dymną przed meczem z Czechami w meczu z Mołdawią, wystawiając Patryka Dziczka na środku pomocy i wiemy doskonale, że nie byliśmy w stanie na narodowym tego meczu wygrać. Także zasłony dymne żadnej. Pierwszy skład, 5 dni jest między jednym a drugim meczem. Niech mi nie kombinuje, bo mówimy często, pamiętacie, miesiąc temu nie rozmawialiśmy często o Żurkowskim? No, rozmawialiśmy po tych trzech bramkach, które tak strzelił w... Że zasuwa w tą i z powrotem, no, tak. Ale, to... ale, pamiętasz, my, ale, słuchaj, ale pamiętasz, my akurat wtedy bardzo mocno w Mocy Futbolu uspokajaliśmy, żeby gdzieś doceniać te impulsy po transferze, zwłaszcza zawodnika, kiedy gdzieś tak ma to wejście takie smoka. Natomiast no, to nie jest jakby podstawą do jakby kompletnego zmodyfikowania składu reprezentacji. No, nie, właśnie, ale to nie jest właściwy moment. Nie, Mati, bardziej mi chodzi o zawodnika, tak? Ja rozumiem, że gdzieś tam do środka pola, tak? Bo dzisiaj, wiesz, no, cały czas mówimy, że to jest ta Estonia słaba i ja sobie zdaję sprawę, jaka ona jest słaba. Ona nie jest ale słaba, ona jest bardzo słaba. Bardzo słaba, tak, zgadza się. Ale też biorę to pod uwagę, ten drugi mecz. W jakiej dyspozycji jest Piotrek Zieliński? W poważnym meczu nie widziałem, ale słyszałem, że wszedł i był najgorszy na placu. Mówię, ja wiem, Robert będzie go bronił. Nie, sam obroni, Wojtek, ja nie muszę Piotrka bronić. Nie, ja mówię o meczu z Walią, mówię tym wyjazdowym. Tam się, pamiętaj, że w ostatnich meczach wyjazdowych nie obronił się żaden piłkarz reprezentacji poza 45 minutami w Kosinowie, gdzie najlepszym piłkarzem polskiej reprezentacji był Arek Milik, którego dzisiaj nie mamy w kadrze, tak? Zgadzam się. No to właśnie, no to dlatego nie brońmy albo nie szukajmy jakichś pozytywów, ja mówię o tym meczu wyjazdowym. Tu cały czas mówimy tak, kto w tym środku, tak? Michał Probierz też już zaczął, kombinował, szukał, tak? Pytanie, jak zagra? Ja wam powiem coś tak, czy my na trzech zagramy, czy na czterech obrońców? Ja już nie wiem, który powołany powinien zostać, do którego systemu, bo jak ja słyszę, że jak gramy na trzech obrońców środkowych, czyli Grosicki nie powinien zostać powołany, no bo nie umie grać. A jak gramy na czterech, to Frankowski nie umie grać na skrzydle, bo jest wahadłowym, to też go nie powołujmy. Ja powiem wam, że delikatnie już powoli, no, ale przy tych systemach się gubię. Michał Probierz, on ma swoje przeczucie, ty masz przeczucie, nie wiem, do czterech w obronie. Trener Probierz ma do trzech w obronie, szczerze, no jego prawo. Nie, ja wiem, że... Ale generalnie, Marcin, ja wiem o tym, wiem, że trenera bronią wyniki. Podpowiedzi czy żale, no to będziemy toczyć po meczu, tak jeśli jest nie pójdzie. Natomiast ale jeśli pójdzie... Nie, to zostawiamy trenera w spokoju i dajemy mu przygotować kolejny mecz. I kibicujemy przed jego wyborem. Ja patrzę na defensywnych pomocników. Wiesz co, no w meczu z Walią dla mnie to jest zasadne. Ale nie będziemy grali na Zielińskiego, Szymańskiego oczywiście w środku, Marcin, tylko będzie tylko akcent. I to nie będzie ta sama 11. No tak, zgadzam się z Marcinem. Tylko zrozumcie jedną i podstawową rzecz, bo ja rozumiem, że u nas właśnie tak, że jak my przegramy z Estonią, odpadniemy, ja rozumiem, że my wygramy Ligę Narodów, bo miesiąc później będzie tak, nie, mam taką reprezentację, że ją na pewno wygramy. Kwestia jest tego, czy Michał Probierz, wygrywając dwa mecze, ostatnie eliminacyjne, jak dostał pracę, mógł jechać bezpośrednio na Euro? Czy swoimi wyborami, swoim składem, swoim systemem awansował, czy nie? Bo, nie, no jak chcecie mi rzucić winę jeszcze na poprzednika, Portugalczyka, mając dwa mecze, ale poczekaj, ale mógł wygrać, Wojtek, ale mógł wygrać. Zmierzamy, bo w swoim wywiadzie zastanawiam się, w swoim wywodzie zastanawiam się, do czego zmierzasz, do tego, żeby teraz trener Michał Probierz wszystkich dookoła się pytał, co ma robić? Nie, tylko czy już nie popełnił błędów. Ale tego nie wiemy, Wojtek. Teraz dopiero widzimy powołania. Ocenimy to po meczu. Tak. Jakiś pomysł widzimy. Chodzi mi, bombardujmy panowie, jeszcze pryncypialnie ustalmy kilka rzeczy. Pierwsza. Jeszcze nie jest taka, że jak nie zagraliśmy zmian? W tym studiu nie ma ani jednej osoby, która nie życzy dobrze reprezentacji, która nie chce Polski na mistrzostwach Europy. Natomiast to też jakby nie zabiera nam prawa do dyskusji na temat pewnej logiki wyborów, pewnej logiki ustawień. Dobra. Ja rozumiem, Mateusz, ale poczekaj. Ja rozumiem. Jakiegoś nazwiska brakuje? Albo nie. Któreś nazwisko? Nie. Wiesz co, nawet nie chodzi, dla mnie nie chodzi o nazwiska. No to chociaż sobie, wiesz co, patrzę, zobacz, patrzę sobie tak, że jednak tak. Kuba Kamiński, który miał błyszczeć, miał być takim, powiedziałbym, stemplem, miał być czymś ekstra, miał być takim powiewem młodości w tej reprezentacji. Dzisiaj przez to, co wydarzyło się w Wolfsburgu, gdzie stracił kompletnie miejsce w składzie, wypada w ogóle poza kadrę.
Ze Skurasia zrezygnował trener. Jóźwiak stracił dużo czasu w Stanach Zjednoczonych. A wydawało się, że on ma też taką szansę jako naturalny następca, nie wiem, Błaszczykowskiego, Grosickiego, za chwilę rządzić na tym skrzydle przez lata. Bo pamiętacie, chociażby mecz ten rajd z Holandią, to wydawało się, nie no, mamy ciekawego chłopaka, jak on się fajnie rozwinie, to w ogóle jest zawodnik na 10 lat na tym skrzydełku, który coś kiwnie, strzeli, ma ciąg na bramkę. No dzisiaj Jóźwiak poszedł do Granady, prawdopodobnie spadnie z pierwszej ligi hiszpańskiej do drugiej. Ale dzięki temu będzie grał? I dzięki temu będzie grał. I do tego też nie ma w tej reprezentacji, zauważcie jednak, Pawła Wszołka, prawda? Który przed chwilą jednak w tych meczach eliminacyjnych nawet potrafił wychodzić w podstawowym składzie u Michała Probierza. Trener sobie dotknął, zobaczył, kogoś powołał, kogoś zrezygnował. Tylko, że znowu powołał kilku zawodników, których jeszcze na tym treningu i jakby w rzeczywistości meczowej nie dotknął. A tu nie ma czasu, bo to są dwa mecze o być albo nie być. To są dwa mecze o kilkanaście milionów euro, to są dwa mecze o chwałę, o uczestnictwo w turnieju. I teraz na przykład patrząc, tak już nie, że się kłócimy o personalia, tylko czy Matikesz waszym zdaniem to jest dzisiaj piłkarz na prawą obronę czy na wahadło? A dla mnie to nie ma wielkiego znaczenia. A dla mnie ma. Mati, mam wrażenie, że ja uważam, że to jest piłkarz dużo lepszy na prawej obronie niż na prawym wahadle. Ja mam wrażenie, tak, na pewno zgoda, pełna zgoda. Czy natomiast Kuba Kiwior z Arsenalu jako lewy obrońca? Nie ma dla mnie żadnego problemu, czy gra jako lewy stoper, czy lewy obrońca, teraz ma liczby. Ale wrócę do klucza, o którym rozmawiamy. Mnie zdziwiło na przykład powołanie Patryka Pedy, a nie powołanie Wieteski, czy nie wystawienie jakiegoś innego obrońcy. Natomiast tutaj to są powołania, mam wrażenie, graczy w aktualnie najlepszej formie i regularnie grających. A wcale nie zawsze mieliśmy ten komfort. Puchacz gra, jest powołany. Chcecie piłkarzy w środku pola. Tu nie są, Robert, dla mnie Dziczek w najlepszej formie. No przepraszam cię bardzo. Robert, ale wiesz, tutaj to daleki od o kim formy rozmawiamy? Jest, daleki od formy jest wciąż Kuba Moder. Daleki w tej chwili od formy jest Sebastian Szymański. Ale 13 meczów bez bramki, dobra, Mateusz, bez asysty. Ale na tej pozycji masz jeszcze kilku innych masz zawodników. Masz kilku ludzi, którzy w tej Romańczuk i jest zastanawiam zasadny. Się, czy z tego grona wynajdziesz jakieś nazwisko, którego brakuje cię na tą pozycję. Zapytam cię inaczej. Czy ty uważasz, że z tego grona na przykład Michał Probierz, wchodzimy w głowę trenera, no tak. Bo taki jest sens gdzieś publicystyki, prawda? Czy wydaje ci się, że on rozważa w tym momencie Romanczuka i Marczuka do wyjściowego składu? Myślę, że nie. Bo powołał piłkarzy grających regularnie w dobrze grającym, bardzo dobrze grającym klubie, którzy są aktualnie w dobrej formie, tak jak wcześniej powołał Dziczka, który był w średniej formie, to powołanie mnie dziwiło, ale Romańczuk i Marczuk bronią się na placu co tydzień, nie dwa tygodnie z rzędu, tylko bronią się na placu 8 miesięcy. I to powołanie jest zasadne. Oni są w dobrej formie. Mam wrażenie, że nie zawiodą. Czy będzie to pierwszy wybór? Myślę, że nie, bo na tą pozycję ma Slisza, który w reprezentacji nie zawiódł. Ma na tą pozycję Piotrka Zielińskiego. Ma na tą pozycję jeszcze ludzi, którzy w tej kadrze grali i nie zawodzili. Natomiast ma ciekawą alternatywę. Ja nie widzę innego nazwiska, o którym moglibyśmy się do Michała Probierza przyczepić. Nie widzę kandydata w środku pola, że powiem, kurde, tego mi brakuje, a super gra 6 miesięcy w klubie. Jakimkolwiek klubie. Bo teraz powołał Romańczuka właśnie po to, żeby może nie popełnić błędu, powołując nazwiska w niezbyt dobrej formie. Dla mnie te dwa nazwiska się absolutnie bronią. Gdybyś dzisiaj miał dokonać takiej hierarchii, ty jako Robert Podoliński, no bo to trener i tak to, co my mówimy, nie ma większego znaczenia, bo on sobie za tydzień wystawi, kogo chce. Natomiast gdybyś miał na przykład dokonać gradacji, Romańczuk, Damian Szymański, Bartek, Slisz, no bo rozumiem, że tutaj się to powinno rozgrywać w tym tercecie, prawda, jeśli chodzi o miejsce w podstawowym składzie. I myślę, że z tej dwójki dwóch zobaczymy, możliwe, że dwóch zobaczymy na drugi baraż. Bo myślę, że w pierwszym zagramy bardziej ofensywnie. Dla mnie z tej trójki czyli Bartek, Slisz. Czyli będziesz zmieniał. Hierarchia. Slisz, Szymański, Damian i teraz Romańczuk. Ja tak samo. Ja tak samo. I Mateusz, my mówimy o piłkarzach numer 20, 21, 22. W przypadku na przykład Marczuka to jest dla mnie wyróżnienie, bo jest to, że na przykład on nie wystąpi ani minuty w jednym z dwóch meczów, tak, to mnie też nie zszokuje. To nie będzie krzywdzące dla młodego. Być też może to jest to, o czym ty mówisz, wychowanie, nie wiem, ligowca, który ma się stać reprezentantem. No, dobrze, że, do, ja dobrze, że nie znam takiej formuły, w którym wychowuje się reprezentanta. Ale nie, nie. Ja reprezentantem Marcin, się ty może źle zrozumiałeś. Albo zdobywasz ten laur. Jeśli chodzi o prowadzenie w klubie, tu zgodzę się. Natomiast do reprezentacji jesteś powołany na zasadzie tego, że pokonujesz pewne przeszkody albo no dobrze, pewne limity, ale na inni nie pokonują. Marcin, nie ale na podstawie czego jesteś powołany do kadry? Pokonania limitów czy dobrej gry w klubie liczb? No, pokonanie no to limitów kurczę, to są właśnie... No to Marcin zasłużył? Zasłużył? Nie zasłużył. I tyle. Słuchajcie, to umówmy się, że ja mam coś... Wiecie co, to jeżeli byłoby tak, to właśnie tak, stopniujemy, tak? Hierarchia. Tak. To Jamal w reprezentacji Hiszpanii powinien zagrać za 100 lat.
Słuchajcie... Dlaczego? Dlaczego właśnie? Dlatego, że jak wszyscy skończą kariery, bo tam jest hierarchia taka. No, słuchajcie, Barczuk jest... A ta hierarchia nie zmienia się co pół roku? Nie, bo mówicie, ja że... Francja, ja Francja gra w Lidze Mistrzów, ale mówicie o Marczuk. Gra na poziomie tam, nie wiem, jednej ósmej, więc to jest Marczuka, pewnego rodzaju... Dlaczego nie chcecie Marczuka wystawić w pierwszym składzie? Dlaczego my mówimy tak, polski zawodnik, a kto rozmawia, młody, ktoś... nie może trafić od razu do pierwszej... Słuchajcie, jakby tak podchodził, ja bym nigdy nie zagrał w reprezentacji kraju, gdyby mi trener nie zaufał i nie wystawił do pierwszego składu. Andrzej Strejla, pierwszej reprezentacji. Kiedy zagra? Ale to Kubarski za 10 lat? Kubarski czekaj, zagra za 10 lat. Kowal, to czekaj, to ty grałeś w drugiej Legii, że cię powołali, czy strzelałeś bramki w Ekstraklasie? No, bo ja czegoś nie rozumiem. Mało strzelałem bramek w Ekstraklasie. Ale grałeś w Legii? W pucharach miałeś przed tarciem, więc dostrzegłeś troszeczkę większego futbolu. Ale zasłużyłeś na powołanie. Debiutowałeś, to był mecz eliminacyjny, czy to był jakiś towarzyski? Jeśli Marczuk wyjdzie w Lidze Narodów od pierwszej minuty, bo pociągnie sezon na dobrym poziomie w Jagiellonii, ja nie będę zdziwiony. Szczerze, ja się będę bardzo cieszył. Dzisiaj gramy z Estonią i to są dwa takie mecze szczególne. Ale słuchaj, my nigdy się, pamiętajcie, takim podejściem, my nigdy się nie doczekamy młodego zawodnika walczącego albo bycia pewnym o pierwszy skład, bo za chwileczkę dojdzie do tak. Czyli tak, jak Marczuk... Gdyby wyszedł Marczuk w 46 minucie na Estonię, to tak samo to będzie, wiesz co? Dobre wprowadzenie młodego piłkarza. Ja Marcin, tak uważam, bo to jest jego miejsce w tej chwili. Słuchajcie, to teraz przedstawcie mi ostatnią Musimy odekka. Zawsze iść jakimś ekstremum. Albo go zmiażdżyć, albo go wieść lektyką na Murawę. Nie, tylko ekstremum. To nie chodzi o ekstremum, tylko że później dochodzimy tak. Później mamy tak, ewentualnie jedźmy na te Mistrzostwa Europy. Awansujmy. No i teraz tak. Nie no, Marczuk na Mistrzostwa Europy z ławki. Później Liga Narodów. Nie, za potężni rywale z ławki. Kiedy, ale dlaczego? To wymyślmy mu, ale wyjazd jakiś do Hongkongu. Ale dlaczego euro, a jeżeli Marczuk ci zdobędzie Mistrzostwo Polski, będzie najlepszym skrzydłowym tej ligi, to dlaczego ty już go hierarchizujesz? Marczuk wpakował ci się do tej kadry, 8 miesięcy temu nie wiedziałeś, kto to jest. On ci się wpakował do kadry. Skąd wiesz, że on ze Estonią nie wyjdzie na 45? Ja przed swoim debiutem w kadrze grałem 8 miesięcy wcześniej w Polonezie w czwartej lidze. Panowie, na początku ziemia była płynną lawą. Wojtek, miałeś Frankowskiego, który zdaje się, że w meczu z Łotwą strzelił bramkę. Kilka rzeczy takich dobrych zrobił ostatnio. Miałeś Nikolę Zalewskiego. Dokładnie. Też jest pewnego nie rodzaju hierarchia. Wiesz, to tego nie może trener robisz. Wejść do szatni, zburzyć to i... My trochę dłużej chociaż pedą to zrobił, Marcin. Znamy Michała Probierza. I uważamy, że może nas zaskoczyć. I mogą ci bardziej doświadczeni siedzieć na ławce, on albo wpuści kogoś, albo wpuści z ławki rezerwowej. Ale wiesz co, ty zacząłeś taki ten wątek z jeszcze dziesięcioma... Ja specjalnie was chciałem pobudzić. Nie, ale zaczęło ale dziać. Dziesięć minut jakiś taki wątek rzuciłeś i Robert powiedział, że mamy w formie danych zawodników. No właśnie, no to przedyskutujmy. Czy mamy dzisiaj w kapitalnej formie, uważam, że tak, lewego obrońcę? I dlaczego nie grać na czterech, jak mamy lewego obrońcę? Mamy. A to co, jak zagrasz na trójkę, to on się wywróci? Kowal, no ale powiedz, a czemu nie zagrać? A dlaczego Arsenal nie gra z Kiwiorem na trzech? Nie mam zielonego pojęcia, bo trener, ciężko mi powiedzieć. Tym systemem. A bo może Arteta wie, że tam by Kiwior nie pasował. Wojtek, a jak przegrywałeś mecze czwórką, to mówiłeś, że jest złe ustawienie, zły system i szukasz czwórki. No, a czemu nie możemy zmienić ustawienia płynnie w czasie dobra, jednej akcji? Ale Robert, no też myśląc tym tropem, że tylko trener ma rację i się nie myli, no to nie miałyby sensu takie programy. No tutaj po to też... No nie. Mateusz, ale z drugiej strony to, co mówi Robert teraz, zaczynasz na trzech po to, żeby nie zmieniać. Przyzwyczajony jesteś z tą reprezentacją do grania w trójce. Wiesz co? Coś nie idzie. Super. W drugiej połowie możesz przejść na cztery. Zobaczcie, jaki i mam Wojtek atut. Się cieszy i... Nie, panowie. Nie, trener oczywiście zmienia. Ucieszmy się, jak wygramy. Panowie, trener oczywiście zmienia na czwórkę, między innymi wprowadzając Grosickiego od razu. Grał czterema obrońcami z Kamilem wyżej. Natomiast też zastanówmy się, czy był taki mecz... No na razie było ich mało. To były cztery spotkania, dwa wygrane, dwa zremisowane przez trenera. Wygrał z Wyspami Owczymi, wygrał towarzyski z Łotwą, zremisował z Mołdawią, zremisował z Czechami. I teraz też się trzeba zastanowić, czy ten system super zadziałał. Nie. Czy my kogoś zmiażdżyliśmy w tym systemie? Czy rzeczywiście te wahadła to były tak brylantowe, że my sobie nie wyobrażamy zmiany systemu, bo akurat gra na tych trzech stoperów spowodowała, że się bało nas pół wielkiej Europy. Ja może zapytam odwrotnie, czy grając na czwórkę ktokolwiek by się nas zląkł? Czy czwórka w ustawieniu spowodowała, że kadra Polski jest kandydatem do mistrzostwa świata? Jeszcze raz ci powtarzam, w wielkiej, dużej piłce europejskiej system to jest tylko umowny. Natomiast my się tutaj lekko spieramy, zastanawiając, czy ci piłkarze
w najlepszej formie w reprezentacji dzisiaj, w jakim systemie oni grają w swoich klubach, żeby tutaj po prostu zrobić kopiuj i wklej, dać im paru, którzy są w troszkę niższej, słabszej formie, ale żeby oni mogli zachować ten automatyzm z klubu. Bardzo. Tylko o to mi chodzi. Włosi to robią, zgodzicie się ze mną, że Włosi przed wygranym Euro to była ich największa siła. Oni wkomponowali graczy do reprezentacji, którzy grali na tych pozycjach i doskonale czuli się w klubach na tych pozycjach. Patrz Barella, patrz wszystko, co działo się za symetrycznym ustawieniem. Czy nas na to stać? Patrząc na to, jak wyglądamy, zgadzam się, Mateusz, że żaden kłopot wyjść z Kiwiorem na lewej, z Kaszem na prawej, w środku obrony na dwóch nominalnych stoperów, z jednym to nie jest kłopot. I wiecie co? I w końcu my nie mamy tego kłopotu dzięki Kubie Kiwiorowi. A wcześniej ta rozmowa była bezzasadna, bo Kuba nie grał albo grał słabo. Teraz mamy argument. Ale nie, Robert, nie, ja tylko dodam, bo wiecie, mi się wydaje tak. Najgorsze w tej całej dyskusji, która zawsze nam się tutaj gdzieś przy tym ustawieniu pojawia, jest coś takiego. My sobie robimy pogadać, no futbol to dialog. Nie, nie, oczywiście, ale wiesz, kto jest najbardziej poszkodowany? Najlepszy polski, najlepszy piłkarz ekstraklasy, jak wystawisz trzech, to pół świata się rzuci polskich ekspertów, powie, ale przecież Grosicki nie umie grać na wahadle, czyli nie graj. A czemu? Ale dlaczego tylko tam go widzisz? Bo nie umie bronić. Ale czemu tylko tam go widzisz? Ma grać na wahadle. Ja też nie wiem. Bo jak grasz na trzech? 3-4-3 i grasz z nim za napastnikiem. I ze Świderskim i z Grosikiem. No, tak, no, a czemu tak, nie? Ale też tak może grać węziej, prawda? Ale oczywiście, że słuchajcie, tak. Wy mówicie znaczy, bardzo szczerze, ale zawsze najszersza jest Ameryka. United States. Johnny! Oni w ogóle nie mają żadnych blokad. Tam już jest po prostu pełen amunicji, przemyśleń. Janusz Michalik jest z nami. Dobry wieczór. Dobry wieczór, panowie. Widzimy się? Widzimy się. Dla mnie to poprawka, bo dzisiaj drugi raz mam Kowala. To Janusz, jak to mówią, give me your thoughts. Johnny. Tylko, że o czym słuchałem was trochę i o tym pomyślę na grze i o tym wszystkim. Znaczy ja tego pomysłu do tej pory nie widzę, a właśnie czekam. A nie wiem, kto powiedział, czy jak to padło, a w jakim sensie, ale to będzie weryfikacja drużyny polskiej. No i trenera Probierza, umówmy się, prawda, bo na kolana nas nie rzucił. A jeśli chodzi o pomysł gry, to chyba ty, Tomasz, żeś wyliczał, w jaki sposób, z kim graliśmy. A ja nie widzę jakichś wielkich zmian po przyjściu trenera Probierza. Tak jak mówię, mam szacunek, nie znam go tak dobrze, jak wy go znacie i nawet jak o tym mówię, to sobie myślę, no rany, ile można zmieniać? Tyle, żeśmy zmieniali, że może bez względu na wynik zostawmy go i może to trzeba budować, chociaż jak sobie zdajecie sprawę, w moim przekonaniu kadry się nie buduje. Tu trzeba mieć nosa i charyzmę, żeby zmotywować zawodników. Jeśli chodzi o tego nosa, nie wiem, czy ten nos jest, bo mówiliście, Wdowik, Peda, Dziczek, nie wiem, czy Benedyczak był za jego czasów. No w każdym razie ci zawodnicy, teraz mówiłem o Marczuku, to nie ma żadnej wielkiej sprawy, że on tam będzie, ale nie mogę powiedzieć, że do tej pory jest jakaś konsekwencja w tym, jeśli chodzi o tych młodszych zawodników powołanych z ekstraklasy. Także tego nie widzę. Oczywiście to nie ma znaczenia, ponieważ najlepsi zawodnicy powinni grać. Podoba mi się większość tych nazwisk. Podoba mi się właśnie, że jest i Bochniewicz, i Dawidowicz, i Salamon, i Walukiewicz w sumie. Ponieważ przyglądałem się im bardzo dokładnie, a ja na przykład lubię Walukiewicza dużo więcej niż Dawidowicza, ale to już może nie ja będę wybierał. Ale dobra, Janusz, ale byłeś obrońcą, zagrałeś prawie 50 meczów w kadrze Stanów Zjednoczonych. To właśnie chciałbym, żebyś analitycznie nam powiedział, dlaczego tobie się bardziej podoba Walukiewicz od Dawidowicza, w czym ty widzisz różnicę, gdzie widzisz jakieś rzeczy niezwykłe, a tu ty u tego młodego chłopaka z Empoli. Jest spokojniejszy, trzyma strefę. Znaczy, nie wiem jak to powiedzieć, tak troszkę śmiesznie, ale patrząc na Dawidowicza, to jest, ja to tak nazywam, i to mile, nie chcę, żeby się obraził, to jest taka trochę żyrafa na wrotkach. I w ten sposób on trochę gra, prawda? I wydaje mi się, że po prostu patrząc na to, jak gra Walukiewicz, a oczywiście jeden z drugim gra, jeden gra w trójce, drugi w czwórce, to też jest trochę cięższe porównanie, myślę, ale jest zawodnikiem spokojniejszym. A także Salamona widzieliśmy. Mi chodzi o to, że oni są tam z charakterem, no bo nawet taki Paweł Bochniewicz, którego specjalnie na te programy z wami, czy jak przyjeżdżam do Polski, oglądam, mamy redywizję tutaj u siebie w ESPN, to jest mi trochę łatwiej, także zawsze sobie rzucam na niego oko i ma charakter i to jest bardzo ważne. Czy sześciu, czy siedmiu, no bo dodajmy jeszcze, jest Bednar, jeszcze jest Bartek Bereszyński. Czy aż nam jest potrzebnych sześciu, praktycznie siedmiu środkowych obrońców? Nie jestem święcie przekonany. Powiedzieliście już prawie wszystko i ja coś powiem, co na pewno wy i czat nie będzie chciał usłyszeć,
I ja też nie jestem święcie przekonany, jestem święcie przekonany, że może samą grą nie zasłużył, ale patrzę na tylu zawodników na środku obrony, tylu pomocników i mówiliście, Milika, że na pewno czterech napastników. Dlaczego Milika nie pięciu? Dlaczego nie Milika? Ja bym sobie go wziął i bym sobie na niego popatrzył. On by się nie obraził. U tych zawodników nikt się nie może obrazić, bo Piątek, dziękuję Bogu, że wrócił do tego. Buksa, no strzela, ale też ostatnio może nie tak bardzo. To nie są zawodnicy, którzy mogą powiedzieć, nie, ja nie przyjadę siedzieć na ławie czy na trybunach. Ale na tak ważne mecze, ja w dalszym ciągu wam powiem, że taki Milik na tą walię tam, gdzie będą potrzebne bramki, ja bym chciał się wszystkim im przyjrzeć. Mieć ich przez te 6 dni, wszystkich 5 napastników, można zmienić na pierwszy mecz, można zmienić na drugi. Słuchaj, ty głupio nie mówisz, żeby nie było, nie idziesz sam na ten spacer, bo ja myślę, że my z kolegą Podolińskim możemy cię wziąć pod rękę, nawet jeśli brakuje tych bramek Milikowi. Nie słyszałem. Od dawna o tym rozmawialiśmy. Janusz, ja ci chcę zadać jedno pytanie, bo potrzebuję na portal twoją wypowiedź, bo zastanawiamy się o tych, kogo brakuje. Czy tobie brakuje Mateusza Bogusza, powiedz? Nie, no to ja przez to piszę na Twitterku, gdzieś no zaczął nieźle. No, on zaczął grać teraz na 9, no to też żeśmy rozmawiali o 9, prawda? Także nie wiem, czy na tej pozycji akurat mógłby powalczyć, ale nie, to nie jest taka postać, gdzie ja bym, nie wiem, walczył, nie wiem jak długo, że on jest, czy go nie ma. Nie, poczekajmy na niego, ale to jest zawodnik, któremu naprawdę trzeba się przyglądać, bo jest walczak. To jest w tych pierwszych kolejkach to powiedz, kto wyżej oceniany jest, Klich czy Slisz? No wiesz, Slisz gra takie to swoje, co go pamiętacie. Podolina, czy wszyscy go znacie tak bardzo dobrze, to nie chodzi o to, ale Podolina tam Legię ogląda, ja też zawsze tą Legię oglądam. I on gra takie swoje, nic wielkiego, ani rewelacja, ani tragedia, prawda? Ta drużyna, tak jak wspominałem, się buduje, to nie jest drużyna, o której tak się pisało w Polsce, że Atlanta United, wszyscy pamiętają, jaki piękny stadion, ile ludzi przychodzi. Ja myślę, że to jest drużyna, chociaż teraz miała fajne zwycięstwo, to jest drużyna słabsza niż wszyscy myślą w tym momencie. Także gra poprawnie, nic więcej. To Janusz, mnie nie zachęciłeś do oglądania tej drużyny. Nie, to nie jest ten moment. Kiedyś o Klicha walczyłem, ale nie w tym momencie. A kogo jeszcze powalczysz tutaj z tej reprezentacji do wyjściowego składu i też jaka jest twoja optyka? Ty byś dzisiaj bardziej tutaj stawiał konsekwentnie na zawodników w top formie? Znaczy jednak uważasz, że jest po prostu taki ciężar mentalny tego dwumeczu, nawet mimo tej klasy czy braku klasy sportowej reprezentacji Estonii, że raz jeszcze po prostu stawiałbyś na tych, co są nawet w troszkę słabszej formie, ale mają te 70-80 meczów w nogach w biało-czerwonym stroju. To znaczy, zgadzam się, usłyszałem pod koniec, nie wiem, czy to byłeś ty, Mati, czy może Marcin to mówił, ale to zdecydowanie tu nie ma czasu na eksperymenty. To musi drużyna wyjść z Estonią, ta, która mniej więcej wyjdzie na mecz z Walią, bo przypuszczam, że będzie to przynajmniej trener Probierz na pewno będzie musiał myśleć o tym, że to prawdopodobnie będzie Walia, tam będzie walka. Patrzyłbym na takich zawodników, którzy mogą wyjść na Millennium Stadium, ile tam wejdzie, 78 tysięcy, to nie będzie ta walia, co była w Lidze Narodów. Co ty już tak skreślasz Finlandię? Skreślam Finlandię. Myślę, że walia to wygra. Byliśmy chyba wszyscy we Wrocławiu. Pamiętacie ten mecz, gdzie tam walia wyszła w B czy w C składzie, bo nie wiem, czy oni mieli chyba playoff właśnie z Ukrainą. Bez 9. I oni tam nieźle grali, prowadzili, prawda? Wiem, że wygraliśmy ten mecz później na tym stadionie, ale to jest inna bajka, to jest dużo lepsza drużyna. Wspominałem o pięciu napastnikach. Waliczycy na razie powołali 6, 28 zawodników, dlatego nie rozumiem, dlaczego Milika nie ma tam. Wiecie, że Daniel James gra ekstra w Leeds, a Kiefer Moore gra niemożliwe w Ipswich, walczą o Premier League. Brennan Johnson, bardzo dobry zawodnik, lepszy niż ten ostatni, także myślę, że po prostu trzeba patrzeć na to, że będą potrzebne bramki, jak ten mecz wybiegać, bo to będzie naprawdę Liga Angielska. Tam będzie młyn, dobrze wiemy i kompletnie bym nie patrzył na to ostatnie spotkanie z Walią, które rozgrywaliśmy, bo to będzie inna bajka w moim przekonaniu. Czyli ogólnie patrząc na te nazwiska, jestem mile zaskoczony. Nie ma jakichś tam wielkich rewelacji. Kędziora chyba, że się wspominali, no ale on też tak trochę nie w tych ostatnich dwóch meczach nie wychodził, jak dobrze pamiętam, także może to nie jest aż taka wielka tragedia. No i ta kwestia, dzisiaj z Kowalem rozmawiałem, z wami też się trochę zgadzam, jeśli chodzi o te systemy, ale jeżeli myśli o Kaszu i o graniu Kaszem, nie wiem, czy zasługuje,
ale to bym grał czwórką, no bo to dla mnie Kiwior powinien grać tam, gdzie gra u Artety, i Kasz powinien grać na prawej obronie. Są dużo lepsi w tym zestawieniu niż nasze. Kiwior, a Babi sobie tam dobrze mówi, on sobie poradzi czy na półlewym, czy na lewym, ale no jest, oglądacie chyba Arsenal, jest w sztosie tam, a jak ma grać Kasz, to nie na, ja bym go nie grał na wahadle, bo znowu będzie kanał. Big John, jeszcze mam to jedną kwestię do ciebie. No bo tak z różnych względów, jeśli chodzi o środek defensywy, nie ma Pedy, nie ma wspomnianego przez nas i przez ciebie Kędziory, który dzisiaj awansował do kolejnej rundy europejskich pucharów, grając oczywiście 90 minut w pałku. Ostatnio gra wszystko. Nie ma też Mateusza Wieteski, no, którego się sytuacja klubowa w ostatnich miesiącach zmieniła po tym transferze do Cagliari z Clermont. Natomiast ci trzej piłkarze, którzy można powiedzieć, że wskoczyli za tych trzech, to jest to wspomniany przez ciebie Walukiewicz, to jest Dawidowicz, który był zawsze powoływany, ale jakoś tak nie mógł dojechać na reprezentację, i powrót Janusz, nieobecnego jednak przez no, wiele, wiele miesięcy, Bartka Salamona. Jak ty odnosisz się do tej kandydatury i jak ci się wydaje, czy to jest dzisiaj kandydat do wyjściowego składu, w jakiej on jest formie, czy to już jest forma reprezentacyjna na bazie tych meczów, które rozegrał w Lechu Poznań? Nie oglądałem ostatniego meczu. Ostatnio było dużo tych szlagierów tam w Polsce, także oglądałem wszystkie te najlepsze drużyny, ale podobało mi się to, co zrobił w ostatnim powołaniu, prawda? Wszyscy żeśmy go chwalili. Tak jak mówię, charakter dla mnie jest bardzo ważny i w tym momencie, jeżeli bym miał szukać jednego zawodnika, bo umówmy się, że Kiwior będzie grał i wydaje mi się, że będzie grał Bednarek, to na tym środku no nie wiem, czy bym nie postawił na Salamona. Naprawdę, bo jednak w moim przekonaniu Dawidowicz, każdy inny, czy to jest Dawidowicz, czy Walukiewicz, gdzieś tam ocierali się, ale były kontuzje, dawno ich nie było. Wydaje mi się, że wyszedłbym w takim składzie. Chyba że coś się stało w ostatnim meczu czy dwóch, bo ostatnio tylko Legia Śląsk i Jagiellonia, jakoś taki Pogoń, nie? Tam było, był mecz jeden Lecha i nie zobaczyłem, ale z tego co czytałem, to Salamon grał dosyć dobrze. Obejrzę sobie go jeszcze, tak żeby wiedzieć, co powiedzieć przed samymi meczami, ale ja bym postawił na Salamona. Słuchaj, to też jeszcze. Słuchaj, muszę cię tutaj jeszcze tylko lekko uspokoić, żebyś tak za bardzo nie bał tych 75 tysięcy ludzi, bo gramy na Cardiff City Stadium i tam jest. No właśnie, nie, wiesz co, miałem to sprawdzić. Wiedziałem, że to zawsze jest jeden taki, że za. Ale to nie ma znaczenia, wiecie, co tam się będzie działo. Nie? Pamiętacie tam we Wrocławiu, jak ci ryknęli, ilu ich tam było? 5 tysięcy? Byli głośniejsi niż cały stadion na Śląsku. Janusz, tam będzie tylko 26 tysięcy, także wiesz, spokojnie. No. Nie przestraszą nas, damy sobie radę piłkarsko, jeśli tam pojedziemy. Znaczy, ja oczywiście mam nadzieję, prawda, bo to na tym to wszystko polega, nie? No tak. Słuchaj, bardzo ci dziękujemy za to łączenie. Analityczny, szybki głos ze Stanów Zjednoczonych z dystansem. My sobie wrócimy do tego środka defensywy. Przy założeniu, że Michał Probierz będzie konsekwentny i zagra trzema stoperami, to pewnie tutaj nie spieramy się kto na półlewym, bo naturalnie lewonożny Kiwior, i teraz tutaj mamy Bednarka, mamy Walukiewicza, mamy Dawidowicza, mamy Bochniewicza, prawda, mamy Salamona. Jak wy widzicie to zestawienie ewentualnie tego tercetu na środku defensywy? Wiesz co, ja nawet nie miałem wątpliwości, że Salamon do pierwszego składu z jednego prostego powodu. Wiesz, jak dzisiaj szukamy jakichś wad w Lechu Poznań, to pamiętajmy, że musimy policzyć na zero z tyłu, ile meczów Lech zagrał już, tak? To jest mecz z Zagłębiem Lubin, to jest mecz ze Śląskiem Wrocław, to jest mecz 120 minut prawie z Pogonią Szczecin, to jest mecz... Do obrony Lecha się nie można przyczepić. To... No generalnie tam inni nie dojeżdżają, ale nie on. Ofensywa nie dojeżdża, tak. Która nie potrafi strzelić od 8, prawie 8 godzin bramki. No to tutaj i te wyniki są, jakie są, ale ja bym zostawiał. Tam jest, wiesz co, tam jest chyba dobra głowa do większych celów. Poczekam. Świadomość, do szefowania. Na wykonanie. Poczekam jeszcze do kolejki weekendowej na Pawła Dawidowicza, bo coś obstawiam. Mógłbym obstawić w ciemno kontuzję, nie? No bo wiemy doskonale, na Paweł Dawidowicz, co zgrupowanie kadry to jest kontuzja. Uważaj, bo ostatnio mówiłeś, no, chwaliliśmy Pogoń Szczecin, pewnie przegra. I Pogoń przegra. To może... Klątwa na języku, nie? Ale nie, to może jak powiem, no to słuchajcie, no bo to nie jest, wiesz, przypadek. Wielokrotnie rozmawialiśmy, ile Paweł Dawidowicz ma meczów w reprezentacji. No nie za wiele. No właśnie, no bo cały czas... Niestety. No właśnie, o to niestety chodzi, ale mówiliśmy ostatnio, miał tak, raz być powołany, kontuzja, dwa... Dzień przed ostatnio, pamiętacie? Ostatnio były... Dzień przed.
Nie mylę się? No już na wywiad polecieli. Na wywiad. Tak, już ta Lipa tam był na tym wywiadzie. No i Lipa wyszła z tego. Lipa. Tak dlatego Powala wysyłał. Poczekajmy, bo jeszcze jest jedna kolejka ligowa niestety przed... Jakby Kowal pojechał, to przynajmniej chłopak by nie zagrał w meczu i przyjechałby z kontuzji na kadrę. Ale wróciłby zdrowy. No właśnie, na kadrę byłby gotowy. A zaryzykowalibyście Dawidowiczem? Bo ja patrząc na to, że na przykład będzie to Walia, to ja na tego gracza bym bardzo czekał. To jest tak nieprzyjemny facet, tak dobrze czujący się w obronie, że ja bym nawet zastanawiał się, jeżeli Salamon, to tak, jestem zwolennikiem tego piłkarza, czy nawet nie kosztem Jana Bednarka na tego typu spotkanie. Tak, takie moje odczucie. Na przykład. No nie wiem. No to ale Southampton, generalnie ta... Ja wiem, że blisko. Ten, no i ta liga, ale specyfika lubię... dla mnie Estonia, jeśli zbuduje tych trzech piłkarzy, to ja bym niczego nie zmieniał, Robert. Nie zmieniał. Dlatego, dlatego ja tak samo. Vivio, czekam bardzo. Salamon, Bednarek, tak wychodzę. Salamon na prawej czy w środku? Paweł ma 8 meczów w reprezentacji, z tego 7 rozegranych za kadencji Paulo Souzy. Także ten, tylko... Te dobre czasy na grę w piłkę nasze, pamiętajcie. No. Chcieliśmy grać w piłkę wtedy, rzeczywiście. Zobaczcie, u nas się wszystko błyskawicznie zmienia. Tak jak dyskutowaliśmy o środkowej strefie, prawda? Bo też ja dzisiaj tak spoglądam na Bartka Bereszyńskiego. On się znalazł tutaj w tym gronie. No ale wtedy Sampdoria, Napoli, euforia, prawda? Mistrzostwo, teraz nowy klub. Czasami gra, czasami nie gra. No, przynajmniej się wydawało nawet po Mistrzostwach Świata w Katarze, że to jest kolejny turniej, że jak on zamknie stronę, no to tej strony nie puści 5 lat w reprezentacji. A dzisiaj to tak w sumie ta jego osoba troszkę nam tak przechodzi z boku, prawda? Dyskutujemy jakby z większą temperaturą, z większymi emocjami o innych zawodnikach, lekko zapamiętając o facecie, który tak naprawdę nigdy w tej reprezentacji nas nie zawiódł. Nigdy. Czy grał mniej, czy grał więcej w klubie? No, czy grał na prawej, czy grał na lewej? Wszędzie Mundial to chyba najlepszy z polskich zawodników. Słuchaj, czy pół prawy, czy pół lewy, czy w czwórce prawy, czy w czwórce lewy, czy na wahadle, da sobie radę. Tak, Bartek był najmniejszym problemem tej kadry. Nie wiem, czy pamiętacie, że nawet czekając na to, jak Bartek, że nie gra w klubie, że warto by go było do kadry powołać, bo nie mamy tak wszechstronnego obrońcy. Bartek nigdy nie zawiódł, a myśmy jego nazwiska nie wymienili ani razu w kontekście... Mamy sondę, słuchajcie, kochani, u nas na czacie, także bardzo proszę, weźcie udział aktywny w tej naszej zabawie, czy gramy czwórką z tyłu, czy gramy trójką, jak to widzi wasze czatowe, selekcjonerskie oko, jak możecie to dla pana Kowalczyka łapki w górę, bo daje tutaj dzisiaj niezły spektakl. Nie było tego scenariuszu, ale ponieważ myślę, że jest dosyć ciekawie, to warto odebrać ze 2-3 telefony. Także jak macie jakieś konkretne pytanie tutaj, macie jakieś ciekawe spostrzeżenia, dzwońcie do nas. Ja nie widzę tego numeru, bo nie będę zakładał okularów. Natomiast widzieliście ten numer, także proszę do nas dzwonić. Powiedział takie zdanie, kto powiedział to zdanie, że niekoniecznie dzisiaj pasuje buksa z Lewandowskim? Tutaj w studio? Chyba Johnny. Chyba Artur Wichniarek coś takiego powiedział, że Robert zmienił styl grania i że dzisiaj trudno mu sobie wyobrazić ten duet napastników Lewandowski-Buxa. Przypomnę tylko duet, który fajnie wyglądał na przykład w meczu Polska-Anglia. Czy to już jest przeszłość? Czy jesteśmy w stanie jakby ewentualnie wrócić do myślenia o takim duecie? Czy uważacie, że mimo iż no wcale dzisiaj nie jest jakimś gigantem na razie w tej Weronie Karol Świderski, po przyjściu do Europy, czy tutaj w ogóle nie ma dyskusji i to jest dzisiaj podstawowy duecik Świderski-Lewandowski? No tak, ale poczekaj, Polska, Anglia, tam w pierwszym składzie w obronie grał Dawidowicz, tak? Tak, grał. No wiesz, no to może być takie podejście Michała Probierza, tak? On sobie, nie mówię, że na Estonię, tylko na Walii, tak? On sobie właśnie tak bierze pod uwagę. Jeszcze grali z Walią we Wrocławiu razem, Adam z Robertem. Tak, no właśnie dlatego tutaj też może być jakaś taka powtarzalność pod przeciwnika z Wyspy, ale no słuchajcie, ja tutaj tak naprawdę... Słuchajcie, wiecie, mieliśmy tak, od początku tego roku to było tak, zostawiam Roberta, tak, bo wiemy, że tak. Coś tutaj nagle wypalił chwilę Buxa, był Milik, kapitalny hat-trick, który od tamtego momentu strzelił dopiero teraz gola, był piątek. Wojtuś, ale zastanówmy się na takiej teoretycznej... Ale najlepiej pasuje mi Świderski. Przynajmniej nawet zwalicie kamień na wyjeździe, bo w Finlandii. Hipotezy, prawda? Bo oczywiście pamiętamy na przykład, co zrobił Świderski ze Szkocją, z tego co pamiętam, na wyjeździe, jak wyglądała ta współpraca.
Ale tak, o ile się tutaj zgodzimy pewnie komisyjnie, że Piątek to jest taki super joker, mający kapitalną liczbę bramek do minut z reprezentacji, obserwuje mecz, tak jak kiedyś Marcin wchodzi i jest tam po prostu killerem czasu i przeciwnika. O tyle, no jaki przyjąć scenariusz na przykład na taki mecz w Cardiff? Czy my chcemy trzymać piłkę i zaskakiwać i dryblować i wymieniać podania na połowie rywala i wtedy naturalnie Świderski i Lewandowski? Czy my bardziej potrzebujemy chłopa do rozbijania stoperów, żeby gdzieś ta piłka spadła pod nogi Lewandowskiego, żeby miał może trochę więcej miejsca, a ktoś powalczył z tymi turami? No bo umówmy się, no tam żywot napastnika to jest po prostu ciężki chleb przez większość spotkania. Ja tak to troszeczkę czuję. I tak jak w meczu z Estonią, czy wypuścisz Świdra czy Buksę do lewego, to niewiele zmienia. Chociaż dla mnie, jakbym miał zrobić hierarchię tutaj tych, którzy najlepiej współpracują, to jest pierwszy Świderski do Lewandowskiego, drugi Buksa, trzeci Piątek. Natomiast w meczu z Walią, dla mnie tam trzeba trochę zdrowia, trochę łokci, trochę walki w powietrzu, więc nie wiem, pierwszy Buksa mi się jakoś tak kształtuje. Natomiast to wszystko jest na bazie trochę obserwacji z Estonią. I ja tak samo tutaj, to chciałbym, żebyśmy zobaczyli trzech napastników, tego trzeciego w drugiej połowie, w sytuacji, kiedy mam nadzieję, już będzie trochę ta sytuacja zabezpieczona, bo tutaj trzech napastników będzie potrzebowało przetarcia. Telefono. Mamy telefono, także słuchamy, kto z nami. Dobry wieczór. Z czym przychodzisz? Dobry wieczór. Tutaj Patryk z Porąbki, niedaleko Żywca, koło Bielska Białej. Ja bym wam, panowie, chciał przedstawić taką jedenastkę niepowołanych. Pozwolę sobie ją przeczytać tutaj. No stary, tylko szybciutko, bo to już kompletnie nie ma znaczenia. Oni już nie zagrają w tych barażach. No dawaj. Dobra, ale leć. Niektórzy są dobrzy. Lec z tematem. Grabara, Helik, Glik, Piątkowski, Jóźwiak, Musiałowski, Żurkowski, Nety, Skóraś, Milik, Czubak. I tutaj według mnie na miękko 3-1 z powołanymi. Milik razy 2 i Glik są z telewizora. Panie Mateuszu, fajna walka Adamka z Halidowem. Szkoda, że Adam idzie do Sejmu, ale róbcie dalej taką fajną robotę. Daj łapkę w górę i mam nadzieję, że Estonia nie będzie. Niestety, 0-1 Wasiliew. Nie, no stary, no ale to wiesz, mogłoby tak być, gdyby wyszedł ten twój skład. Słuchaj, jutro troszkę więcej pewnie o sportach walki. Zapraszamy cię na 10:00 z redaktorem Turskim Sławińskim na Tylko Sport. Dzisiaj nie będziemy tutaj rozmawiać o walkach, bo jest ważny temat. Biało-czerwona na maszcie, trener ogłosił powołania. Serdecznie ci dziękujemy za ten głos. Łapka w górę i oglądamy. Dzięki. Natomiast słuchajcie, naprawdę wydaje mi się, że tutaj Michał się nie pomylił, że ciężko się przyczepić. Można dyskutować o dwóch, trzech zawodnikach. Zawsze jest ta dyskusja, ale ta grupa jest okej. Okay, no. Pewnie miał w głowie tego Kamińskiego. Milik, powiedz mi, Mati, bo nie, o tym trochę... Wiesz, ja zawsze uważam, że jak są dwa mecze, pięciu napastników jest okej. Okay. Ktoś ci zapie kontuzję, ktoś czerwoną kartę. Właśnie tutaj do napastników, bo sobie właśnie chciałem tak przypomnieć i mówię, wejdę. Jedyny mecz wyjazdowy Michała Probierza w reprezentacji Polski. Mecz z Wyspami Owczymi. Tak. Na ilu napastników zagrał? Na jednego ze Świdrem i z Zielkiem napastami, nie? Nie ma żadnego, jedyny Milik grał. Żaden inny napastnik nie grał w pierwszym składzie. No Arek wyszedł, tak. No nie no, ale w pierwszym... No, słuchaj, na Wyspę Owcze, na wyjeździe. No. To chcecie teraz trzech napastników wystawić w Cardiff czy w Helsinkach? Nie, tu chodzi jak o... Jak grałeś z Wyspami Owczymi na jednym? Napastników? Dlaczego? Nie, dobra, o zobaczenie, dwóch. Wojtek. Nie, chodzi mi o to, że Michał Probierz w tym meczu z Wyspami Owczymi zagrał na jednego, a Buksa ze Świderskim siedzieli na ławce. Na jednego na Wyspę Owcze. O to mi chodzi. Nie, ja rozumiem twoją argumentację, tylko uważam, że tak po pierwsze to tak jest, wiesz, jest zgrupowanie, parę dni, ktoś złapie kontuzję, ktoś zachoruje, ktoś ma kartkę, czasami się mecz nie układa, potrzebujesz wpuścić kogoś, kto ma tą swoją kępkę trawy na 20 meczu, no tą lewitkę ma, no nawet ten Milikała może ci wejść w 85. Ja wiem, że troszkę brakuje tych jego bramek w ostatnich latach w kadrze, ale zawsze coś tam... Wiesz o tym, że ja jestem akurat zwolennikiem, ja zawsze się będę kłócił o jedno. Jeżeli ktoś zagrał w duecie napastników w poprzednich eliminacjach, to znaczy w tych eliminacjach, dramatycznych eliminacjach, to było to pierwsze 45 minut tak w Kiszyniowie, Lewandowski-Milik. Tak jest, najlepsze. Coś kapitalnego. No. Słuchajcie, tak. Mamy kolejny telefon, witamy, dobry wieczór, z kim jesteśmy? Dobry wieczór, Arek, mam dwa pytanka. Tak. Waszym zdaniem, dlaczego problem powołuje Milika z Rozmira? Proszę, jeszcze raz, możesz do wyraźniej, proszę. Jeszcze raz powiem. Mam dwa pytanka. Waszym zdaniem, dlaczego Probierz nie powołuje Milika drugi raz? Nie wiem, dzień dobry nie powiedział na treningu, bo tego kompletnie nie rozumiem.
jeśli chodzi o poruszanie się, zostawianie się, podanie, to ma zdecydowanie lepsze od Buksy. To jest pierwsze pytanie. A drugie pytanie. Rozmawialiście tu o wychowaniu młodych piłkarzy do reprezentacji, ale jednego nam Hiszpanie wychowują, bardzo dobrego Michała Żuka z Barcelony. Jakim cudem on gra w Hiszpanii w reprezentacji, a nie gra w Polsce? Kto jest odpowiedzialny za powołania? Nie wiem, mamy lepszych scoutów w Polsce czy w Hiszpanii? Bo wydaje mi się, że mamy w Hiszpanii. A to nie zależy od samego Ale to piłkarza? Zależy od dziecka i od rodziców, no, to pamiętaj. No, to nie jest sprawa PZPN-u. Okej, ale jego tata się starał, żeby był powołany w Polsce i bardzo tego chciał. No tak, ale to na razie i co, i myśli, że PZPN się postawił, że nie chce? No tego nie rozumiem. No myślę, że nie, ale to, wiesz, to, znaczy, nie, to wiesz, też co, jest... No, pamiętaj, że jednak rodzina tak Żuków przyjechała do Szczecina, chłopcy trenowali z Pogonią. Z Pogonią, mama dostała pracę. Potem się sytuacja zmieniła, coś tam chyba nie zaczęło funkcjonować. Wrócili sobie do Hiszpanii. Dzisiaj chłopiec dostał powołanie do reprezentacji Hiszpanii. Z tego, co ja się orientuję na dziś, to on do końca chyba nie jest zainteresowany graniem w tej młodej reprezentacji polskiej. No, tylko... a ja czytałem wywiad z ojcem i czekali na powołanie. Wiesz co, rozmawiałem dzisiaj z ludźmi tam dobrze zorientowanymi. Pozwól, że dopytam i postaram się w jednym z następnych programów dokładnie odpowiedzieć, jaka jest dzisiaj optyka rodziny Żuków na ewentualne jego powołanie do reprezentacji. Talent czystej Polski. Wody na pewno. Natomiast co do Arka Milika... Chyba to jest też, wiesz co, taki problem dużego klubu, prawda? Nawet jeśli Juventusu dzisiaj nie ma w pucharach, to zawsze gdzieś fan Milika powie tak, czy Arek Milik byłby pierwszym wyborem w Başakşehir i w Antalyaspor'ze, a czy ci zawodnicy mieliby inną pozycję w Juventusie? No każdy gdzieś wybiera swoją drogę kariery, a potem trener, selekcjoner no, musi sobie świat wartościować, czy woli rezerwowego z Juventusu, czy podstawowego strzelającego w słabszej lidze, w słabszym klubie. No, ale czy to jest też nie wybór na podstawie tego, co ostatnio Arek Milik pokazywał w prezentacji? Też. Bo dla mnie mecz z Mołdawią chyba, na który powołuje się często Wojtek. Hmm? Też tam była chyba główka Milika. Były ze dwie sytuacje, w których no, Arek bramki nie strzelił. No, rzeczywiście ostatni... No, coś Arkowi nie siedzi w tych ostatnich latach, Mołdawią, prawda? I to nie jest skierowane dlatego, że ktoś Arka nie lubi, tylko że ostatnio te mecze za bardzo Arkowi w kadrze nie wychodziły. I wydaje mi się, że Świderski czy Buksa zrobili trochę więcej. No, a że wspólny mianownik, jeśli chodzi o minuty w ligach, w klubach i statystyki są trochę na korzyść, nie wiem, Piątka, Buksy, no może nie Świderskiego, ale Świderski dla mnie jest troszeczkę poza tym zestawem z racji tego, co robi dla reprezentacji. No to po raz kolejny powołanie nie objęło Arka Milika. Ze strony Arka Milika, poza tym hat-trickiem w Pucharze Włoch, no też nie było jakiegoś takiego impulsu, czy jakiejś takiej miniserii, która by pozwalała wierzyć, że przyjedzie inny Arek Milik niż do tej pory. No jakbyś przeanalizował sobie jego statystyki rok po roku dla kadry, no to wydaje mi się, że tam się troszeczkę kryje odpowiedź. No okej, ale jakie statystyki ma Świderski w tej chwili? Ale, no, ale mówisz o statystykach klubowych czy reprezentacyjnych? No, klubowych, no. Klubowych, no ale zobacz... No, ale, zobacz... ale powołujemy za formę, czy za... nie wiem... Bo był dobry w poprzednich meczach w reprezentacji, to ma dlatego wiesz co, powołanie. No to jest taki aspekt, który no ma co, no przyjeżdża raczej na kadrę teraz. I to też nie będzie nasz dosyć... pierwszy napastnik, bo nim jest Robert Lewandowski. Dlatego tutaj, jeśli chodzi o dobór do Roberta Lewandowskiego, no czasem trener właśnie wychodzi z takiego klucza. No poza tym... No nie, no wiadomo, że u Świderskiego jest ten przypadek, on ligę zakończył w październiku, a zaczął, jak wrócił do Europy. Dopiero ze Stanów Zjednoczonych. Ale też realnie, Wojtek, trzeba powiedzieć, ostatnie 2-3 lata w kadrze Świderskiego to są mecze albo dobre, albo bardzo dobrze. Dobre zawsze jest bramka, zawsze jest asysta, zawsze jest coś konstruktywnego, kiedy gra, prawda? Znaczy, no nie, mi się wydaje, że jeżeli chcesz wyjść na dwóch i chcesz mieć, wiesz, troszeczkę pracowitości, no to do Lewandowskiego Świder się chyba jak najbardziej, najbardziej nadaje, bo jeżeli miałbym wyjść na dwóch napastników albo... Ktoś do Lewandowskiego, no nie, no musiałby to Świderski, jeżeli mówimy o Cardiff czy Helsinkach, o meczu wyjazdowym. Ale i tak się spodziewam, że wyjdziemy samym lewym, także spokojnie. Jeżeli my na Wyspę Owczych graliśmy jednym, no to... No gdzie my będziemy tak sobie odważyć? Dobra, słuchajcie, odbierzemy sobie jeszcze jeden telefon, natomiast chciałbym też poznać jakby wasze zdanie na temat na dziś, prawda? Bo to być może za parę dni wam się zmieni po pierwszym meczu z Estonią. Na dziś ten środek pola...
jak ustawiacie i kto jest waszym pierwszym wyborem na wahadłach? Czy przestawiacie Kasza na prawe wahadło, na lewej stronie gra Frankowski, czy trzymacie Frankowskiego na prawym wahadle, wychodzicie z Zaleskim, no bo podejrzewam, że tutaj trener jakby będzie trzymał się tej koncepcji trzema stoperami, czy może najpierw Puchar? Telefon, czy najpierw my? Nie, najpierw wy. To jeśli chodzi o wahadła, dla mnie po prawej stronie Mati Kasz, po lewej Frankowski. Jeśli chodzi o środek pola, dla mnie Szymański, Zieliński. To jest na Estonię. A... I dwóch napastników. No ja tam trzech. Trzech uczyłem. Nawet. Dla mnie Lewandowski na szpicy, Grosicki, Grosicki i Świderski. Okej, okay. No odważnie. Wojtek? Jak ty widzisz te wahadełka? Czy ty w ogóle wahadeł nie widzisz? Wiesz co, mam problem, bo... Wiem doskonale, że Michał Probierz wszystkie programy ogląda sportowe. No. I on później... Myślisz, że ogląda? Wszystkie ogląda. A? Jakby nie oglądał, to później by nie zadawał pytań dziennikarzom. Ewentualnie, albo tak samo jak... Pierwszy raz widzę tego, że flirtuje. Nie, ale pamiętacie jak ten... Brudnowski flirt. Ale pamiętacie, jak zadał pytanie Igorowi Lewczukowi, nie? Ojej! Od razu go skontrować chciał, nie? Nie, słuchaj, ogląda, wiem. Spokojnie, to nie chodzi o to, tylko że ja grałbym cały czas czwórką. Na Estonię czwórką, przygotowując podwalię. Nie za wiele zmian bym ewentualnie robił. Szedłbym, po prostu chciałbym tą reprezentację tak zobaczyć i później... No to przedstaw mi tą swoją koncepcję 1-4-4-2 albo 1-4-3-3. Jak ty wychodzisz ze Estonią na początek? No nie, no to zostawiamy, że tak. Kiwior, Bednarek, Salamon, Kasz. Tak. Grosicki, Frankowski, Zieliński. Mówimy tu o Estonii, tak? Tak. Zieliński, Szymański, no i z przodu musi być dwójka, czyli Świderski, Lewandowski. Czy grasz mi Zieliński na szóstce? Słuchaj, umówmy się, przegranie środka pola z Kostią Wasiliewem... Wiadomo, czy zagra, ma kolejny uraz, pozostała mu szansa na jedyny mecz ligowy. Słuchaj, przegranie środka pola z Kostią Wasiliewem... automatycznie wyklucza cię z gry w meczu z Walią. Słuchaj, tam się może okazać, że w ogóle nie ma całego kręgosłupa, bo tak Sapinen wypadł, Kostia jeszcze nie zagrał żadnego meczu w wieku 40 lat, żeby się przygotować do meczu z Polską i kontuzja Metza, tego najlepszego stopera. Nie wiadomo, czy dojdzie do siebie z San Pauli, ale to pewnie o Estonii sobie będziemy dyskutować kiedy indziej. Ja bym nie wywracał... Redaktor Robert. Nie wywracałbym środka pola, bo jestem przekonany, że na Walię lub na Finlandii wyjdziemy z dwoma defensywnymi pomocnikami, więc ja z Estonią chcę jednego z nich zobaczyć. Dla mnie to jest Slisz i Zieliński na pozycji numer 6. Za plecami Roberta Lewandowskiego, Grosicki łamane przez po przerwie Szymański, bo forma Sebastiana nie jest najwyższa, a Sebastian na Walii albo na Finlandii może się przydać. Świderski, Lewandowski, na bokach Kasz, Frankowski i z tyłu. Zaryzykowałbym tego Salamona w środku z prawej Dawidowicza, z lewej Kubek i Wiora. Dobrze, to mamy the last call. Z nami ostatni już dzisiaj nasz widz. Dobry wieczór, kto z nami i w jakiej sprawie dzwonisz? Dobry wieczór Państwu. Kasper z Wrocławia. Od razu mówię, że bardzo przyjemnie się Państwa słucha w akompaniamencie nauki do matury. O. Co zdajesz? Chciałbym... Zdaję wiedzę o społeczeństwie na rozszerzeniu. Język polski na rozszerzeniu, angielski na rozszerzeniu. No i z historii pochwalę się, nie zdaję. Jestem zwolniony, wygrałem olimpiadę. Stary, to już w ogóle się nie musisz... Olimpiadę już zdałeś, zajmij się futbolem, brawo. Już zdałeś. Brawo. Pytanie, prosimy. Tak, jak najbardziej. Chciałbym zapytać o dwa nazwiska, bo mamy delegację Jagiellonii w kadrze, Marczuk, Romańczuk. A chciałbym zapytać o Śląsk Wrocław. Też się fajnie prezentują w tym sezonie, a konkretnie mam dwa nazwiska na myśli. Łukasz Bejger jest powołany do kadry U21, ale myślę, że mógłby mieć szansę na tę kadrę. No i Piotr Semestaler. No. Wiesz co, ja to, myślę, to, że Marczuk zabrał troszkę miejsce takiego piłkarza nieoczywistego, nominowanego 6 bramek, 10 asyst. Z naszej ekstraklasy. I że na ten dwumecz, bo ja dalej wierzę, że ten dwumecz będzie, to mamy jedno miejsce na to, żeby kogoś z naszej ekstraklasy, z młodych chłopaków uhonorować. I wydaje mi się, że ten laur teraz przypadł trochę Marczukowi. Sam jest Stadler, rzeczywiście pracuje na to nieźle. Może będzie niespodzianką przy ewentualnym awansie na Mistrzostwa Europy. Natomiast tutaj to, że akurat Marczuk, a nie Samiec Stalar, ja z tym nie mam żadnego problemu i chyba tak samo też bym to układał. Natomiast zgadzam się, że z dobrej strony pokazuje się Samiec Stalar. Czy to jest wystarczająco na reprezentację?
Ja bym go jeszcze zostawił i popatrzył trochę do końca tego sezonu. Z tym Śląskiem ja bym się też nie rozpędzał, że w tej drugiej rundzie się dobrze prezentują. Dla mnie to jest poniżej oczekiwań. Ale na pewno ciekawy chłopak, jeden, drugi. Dobrze się patrzy na tego Sansa Talara, ale jeszcze kawałek. Jeden z nieoczywistych bohaterów na pewno ekstraklasy nawet. Jeszcze kawałek. Myślę, że dla mnie, to, jeśli mówimy o piłkarzach z ekstraklasy, to dla mnie Bartłomiej Pawłowski zasługuje bardziej. Tak. Natomiast tutaj też mówimy nie o młodości, tylko doświadczeniu i takim piłkarzu, który ciągnie swoją drużynę i jest z meczu na, czy z kolejki na kolejkę. I widać, że jest takim piłkarzem dzisiaj, że raczej by przyjechał na kadrę i by się nie spalił. To jest taki grosik tylko z Widzewa, nie? Dojrzał. No tak, ale to też poczeka... Znaczy tak, po pierwsze, to są te dwa mecze, o których oczywiście my tutaj dzisiaj znamy powołania, o których będzie się mówiło za pewnie jutro, pojutrze, że tutaj nie chodzi o styl, nic wielkiego nie musimy oglądać, bo najważniejszy jest efekt końcowy, czyli wyjazd na Mistrzostwa Europy. Chciałbym, żeby ewentualnie kilku piłkarzy z Ekstraklasy albo o tych, których się wspomina, dostało taką prawdziwą szansę w następnej edycji Ligi Narodów. Bo wiecie, my to zawsze podchodziliśmy do tego. Wszystkie kraje podchodzą do Ligi Narodów tak na zasadzie, tu coś ogramy, a my zawsze taką petardą, pierwsza jedenastka. Ktoś z Ekstraklasy? Nie, za poważny mecz, Liga Narodów i tak dalej, i tak dalej. Wojtek, z drugiej strony ostatnio mecz 12 z 18 drużyną. Po bramkarzu Polaku, po trzech Polaków i 14 flag w zestawieniu. Ludzie, no, nie, to ja się wiem, robi to atlas geograficzny. Tylko wiesz, pytam skąd. Wielokrotnie szukaliśmy takich meczów, pamiętajmy. Ona się UKS Warta, tak? Tak. Robert. Duża rzecz. To ale Mati, jeżeli grało się zawsze w państwie i miasta, flagi są ważne. Jeżeli w takich klubach nie grają młodzi Polacy, to gdzie mają grać i skąd do kadry? To wrócę do naszej rozmowy mojej Marcina. Musi być miejsce do ogrywania tych młodych piłkarzy. Co do Sansa Talara, myślę, że on pracuje bardzo fajnie na dobry transfer. Bo to jest jedno z ciekawszych nazwisk, które pojawiły się. Ale z drugiej strony, Robert, mieliśmy takie książkowe chyba przejście Kuby Kamińskiego czy Michała Skurasia. I jest to... Ja też nie sądziłem, że to tak się trochę załamie. Mimo tego, że oczywiście trafili chyba do odpowiednich klubów. Ja się najbardziej zawsze boję tego pierwszego sezonu, kiedy jest tak, nowa szatnia, trzeba wejść, tak, znaleźć swoją szafkę, złapać miejsce w składzie, wywalczyć coś mentalnie. Ktoś ci się zamelduje na treningu, zgubisz się na pierwszym skrzyżowaniu. Jest pytanie, kto się szybko zaadaptował. I ma ten kamyk pierwszy sezon naprawdę obiecujący. Tener się nie zmienia. My wszyscy już gdzieś tam prognozujemy, za chwilę Dortmund, wielkie kluby, a tutaj coś się zatrzymało. No, też wiesz, kilka transferów, zmiana ustawienia, rotacje, trener się gubi w koncepcjach. No, myślę, że za chwilę go tam nie będzie i to być może stanie się szansą naszego Kuby Kamińskiego, który niewątpliwie potencjał ma, ale reprezentacji w tym dwumeczu nie pomoże. Czy mamy, panie drogi Michale, wynik naszej sondy? Jak chce grać naród z Estonią i Walią? Czy my możemy zobaczyć wyniki tej zabawy, którą proponowaliśmy na czacie? Nie no, ze Stonią to na nich. Na nich? No jak? Nie jak niektórzy trenerzy 8-1-1, tylko 1-1-8, tak? Ja mam wszystkich czterech wystawił. Nie no, powiedzmy sobie. Dobra, ale mamy to na grafice? A powiedz mi, ile osób w ogóle wzięło udział w sądzie? Kochani, 3328 osób nie sięgnęło po szklankę, tylko nacisnęło tutaj naszą sondę. To warto odnotować. Dziękujemy za dzisiaj waszą tutaj naprawdę znaczącą obecność. Dziękujemy za wszystkie łapki w górę. Czy możemy już pokazać wyniki sondy? Czy grafik zasnął? Jak zasnął, to tylko mówię, jak to się skończyło. No to grafik zasnął, bo przecież Michał Probierz zamiast o 20 albo 19 dać powołania, to zrobił o 23. No ale mamy takich grafików, co wiesz, lubią żyć nocą, jak koty, Wojtek. A propos tego ustawienia, kiedyś na stażu był mnie taki chłopak z B klasy i mówi, jak wygracie? Ja mówię, no gramy tu 3-5-2, my gramy dużo bardziej nowocześnie. Ja oglądam ten rally, 1-5-5 to jest przyszłość. Dobra, słuchajcie, no jak grafik zasnął, to ja tylko może powiem, że te ponad 3000 osób zagłosowało, że uwaga... Czwórką. 24% chce grać tak jak selekcjoner, to znaczy trójką z tyłu, a 76% słucha głosu ludu, Wojciech Kowalczyk. I to są właśnie Jeszcze coś dla ekologów, hybryda powinna być. Proszę Państwa, czy to będzie wiosna ludów, nie wiemy. Oby to były dobre oczywiście dla nas baraże, mnóstwo programów w najbliższych dniach, pewnie Loża, Moc, kolejne nasze tutaj
projekty sportowe. Jutro tylko sport o godzinie 10:00. Także serdecznie zapraszamy, a dzisiaj powolutku trzeba już zmierzać. Zmierzać w krainę snu. Wojciech Kowalczyk, bardzo dziękuję. Dobranoc. Marcin Żebłaków, dziękuję serdecznie. Robert Podoliński, dziękuję. Jeszcze tutaj widzę, że zamyślony. Jeszcze myśli o tych systemach. Nie, trening o 7:00. Jak to poukładać przy stałych fragmentach gry, ale to rozkminimy przy dziękuję. Okazji następnego spotkania. Dziękujemy, że byliście tego wieczoru z kanałem sportowym. Dobrej nocy, cześć. Oficjalnie jesteśmy partnerem reprezentacji Polski. Nieoficjalnie jesteśmy na ty. Tyskie.